Dzisiaj mamy bardzo ważny, myślę, i ciekawy temat naszego spotkania. Tutaj już mamy jedną z prezentacji, która będzie przedstawiana. Otóż dzisiaj spotkaliśmy się na konferencji dotyczącej chrystianofobii. Dokładnie tytuł naszego spotkania brzmi Chrystianofobia, chrześcijaństwo poza granicami tolerancji. Chciałbym na początku przywitać serdecznie naszych gości. Witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że panowie przyjęli nasze zaproszenie. Witam bardzo serdecznie księdza profesora Pawła Bortkiewicza, chrystusowca. Wykładowcę akademickiego reprezentującego między innymi Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Myślę, że też znany państwu także z wielu wystąpień również w mediach. Jest z nami także ksiądz dr Tomasz Huzarek. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Również wykładowca akademicki, związany z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale także związany m.in. z Laboratorium Wolności Religijnej. A także witam bardzo serdecznie pana Macieja Maliszaka z organizacji Open Doors Polska, organizacji, która zajmuje się m.in. pomocą dla prześladowanych na świecie chrześcijan. Jest to organizacja międzynarodowa, która również ma swój oddział w Polsce. Bardzo krótko, dzisiaj będziemy rozmawiali o chrystianofobii i myślę, że będzie to bardzo ciekawe zestawienie, ponieważ o chrystianofobii będziemy rozmawiać przede wszystkim w Polsce, ale także o tym, co się dzieje na świecie. Myślę, że też ciekawie to skonfrontujemy także z tym, co się dzieje właśnie na świecie, gdzie mamy do czynienia także z bardzo mocnym prześladowaniem chrześcijan. U nas z kolei w Polsce mamy już do czynienia z aktami chrystianofobicznymi. Takich aktów w przeciągu kilku lat było kilkaset. Sam Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor zajmował się ponad 100 takimi właśnie działaniami, można powiedzieć. O tym jeszcze za chwilę powie prezes stowarzyszenia. I dzisiaj będziemy się zastanawiali nad tym, jaka jest przyczyna tej chrystianofobii, w jakim kierunku zmierza takie działanie oraz myślę, że też porozmawiamy o przykładach. Zanim jednak zaczniemy i oddam pierwszy głos księdzu profesorowi, to poproszę pana Adama Surmacza, prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry szanowni goście. Niezwykle się cieszę, że możemy zrobić taką konferencję i spotkać się tu wspólnie, ponieważ temat jest bardzo istotny. Tutaj pan Bartłomiej wskazał, że mamy ponad 140 zawiadomień do organów ścigania o przestępstwach, przewinieniach na tle religijnym. Szanowni Państwo, wiele środowisk, wiele mediów wskazuje, że są to jednostkowe przypadki, które nie powinno się łączyć wspólnie. Dzięki naszym działaniom wskazujemy, że rzeczywiście niestety jest wspólny mianownik – chrystianofobia. Szanowni Państwo, mam ze sobą raporty Instytutu Wolności, Laboratorium Wolności Religijnej, które wskazują wyraźnie, że to jest, szanowni Państwo, trend i eskalacja, która jest bardzo niebezpieczna. Oczywiście zawsze zdarzały się przestępstwa na tle religijnym, ale ten trend, który widzimy, jest niezwykle niepokojący. Szanowni Państwo, ja zadaję dzisiaj kontrowersyjne pytanie. Czy my musimy poczekać na kryształową noc wobec chrześcijan, żebyśmy zrozumieli, że jest problem? Nie. Szanowni Państwo, nasze działania Stowarzyszenia Fidei Defensor wskazują wyraźnie czerwoną linię dla wszystkich, że są
granice dyskusji i są granice prawa, których nie należy przekraczać, bo to już jest atak, tak? To jest łamanie przestępstw i to bardzo wyraźnie określonych. Kodeks karny wskazuje wyraźnie artykuł 195 i 196, na który pozwalają sobie w Polsce nawet politycy, aby łamać te paragrafy. Dlatego, już nie zabierając więcej czasu, chciałbym, abyśmy dowiedzieli się więcej i ukazali obraz tego, niestety, tej tendencji i niestety tego zagrożenia, które mam nadzieję, że z czasem, dzięki naszym wspólnym działaniom, one wygasną i wrócą na tory normalnej, kulturalnej, wspólnej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja oczywiście też witam wszystkich Państwa, którzy tutaj do nas przybyli, reprezentujących przeróżne organizacje, także katolickie, przedstawicieli duchowieństwa, nie tylko. Bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo do nas przybyli. Ja tak króciutko jeszcze powiem o planie naszego spotkania. Za chwilę swoje wypowiedzi przedstawią, swoje słowo przedstawią nasi prelegenci, nasi goście. Po tych wystąpieniach będą między innymi prezentacje. Głos zabierze także pan Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, tutaj przede wszystkim występujący jako pełnomocnik inicjatywy ustawodawczej w obronie chrześcijan. Bardzo serdecznie witamy również pana wicewojewodę i dziękujemy za przybycie. Natomiast po tych wystąpieniach zapraszamy do dyskusji również. Zachęcamy też do takich bardzo takich, można powiedzieć, przemyślanych i krótkich pytań. Wiemy też, że dzisiaj jest bardzo ważne wydarzenie, także wieczorem. Myślę, że dla wielu osób również ważne ze względu na kibicowanie naszej polskiej drużynie. Chcemy też, żeby nasze spotkanie przebiegło dosyć sprawnie, także zapraszam też do właśnie takiej dyskusji. Poproszę o pierwszy głos księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Tak, zapraszam, tutaj jest mikrofon. O właśnie taką swoją refleksję na temat chrystianofobii. Jak ksiądz profesor postrzega to zagadnienie, które się tutaj w Polsce pojawia, ale to nie tylko zagadnienie, ale tak jak rozmawialiśmy, coś więcej. Zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu prezesowi Fidei Defensor za zaproszenie tutaj właśnie do Szczecina na tę niezwykle arcyważne spotkanie. Dla mnie pobyt w Szczecinie wiąże się zawsze z pewnym wspomnieniem mojej pracy duszpasterskiej tutaj vis-a-vis w Kościele Serca Jezusowego w latach 88-89, a więc to jest minione tysiąclecie, głęboka historia. Proszę Państwa, mając na uwadze to, że po mojej prawicy siedzi dwóch znakomitych znawców problemu, a ja zajmuję się tą problematyką właściwie dorywczo i bardzo, bardzo pobieżnie, potraktuję moje wystąpienie jako takiego przedskoczka przed głównym konkursem skoków i głównymi wypowiedziami. Niemniej jednak chciałbym, pozwolę sobie zająć chwilkę czasu. Oczywiście truizmem jest twierdzenie, że chrześcijaństwo jest dzisiaj religią najbardziej prześladowaną w świecie. Wiemy, że statystyki ukazujące skalę tych zamachów krwawych prześladowań są niezwykle wstrząsające, nieporównywalne z żadną inną religią, a zarazem niezwykle mocno, niezwykle głęboko przemilczane. O tych krwawych prześladowaniach donoszą różnego rodzaju raporty, donoszą chociażby raporty Open Doors, które regularnie przedstawiają skalę tych zagrożeń. Co jest rzeczą ciekawą, że o tych zagrożeniach informują w gruncie rzeczy organizacje
pozarządowe. Nie ma właściwie instytucji rządowych czy międzynarodowych instytucji, które by tę sprawę podejmowały. Do tego jeszcze za chwilę wrócę, ale właśnie taką instytucją non-government organization jest Open Doors, taką instytucją jest European Center for Law and Justice, która to organizacja też próbuje niejednokrotnie zabierać głos w sprawach prześladowań chrześcijan. To, na co chciałbym zwrócić jednak uwagę, to to, o czym wspomniał pan Ilcewicz, mianowicie o tym, że mamy dzisiaj do czynienia nie tylko z faktami, ale z pewnymi trendami kulturowymi, pewnymi trendami, które stają się zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym. Pozwolę sobie krótko tylko przypomnieć wydarzenia sprzed 2 lat, ale ze Stanów Zjednoczonych, ruch Black Lives Matter, który przez wielu był poczytywany, odczytywany jako wyłącznie właściwie walka o równe prawa osób czarnoskórych czy białych inaczej. Chyba tak by należało powiedzieć poprawnie politycznie. W każdym razie, krótko mówiąc, o równe prawa Murzynów. Oczywiście, że takie spojrzenie było w pewnym sensie uzasadnione w związku z incydentem, który wywołał Black Lives Matter, ale równocześnie doskonale wiadomą rzeczą było to, że ten ruch absolutnie nie służy walce, wyłącznie walce z rasizmem. Celem tego ruchu stała się dekompozycja takich podstawowych wartości, do których konserwatywne mimo wszystko społeczeństwo amerykańskie jest przywiązane, a więc główny atak poszedł na kościoły chrześcijańskie, poszedł na instytucję rodziny opartej na nuklearnym małżeństwie i skupił się także na własności prywatnej, a więc na systemie gospodarczym. Tytułem tylko takiej ilustracji, żebyśmy dostrzegli ten profil ideologiczny i chrystianofobiczny tego ruchu. Zauważmy, że niszczone, dewastowane były zarówno kościoły chrześcijańskie, niszczone były figury Jezusa, Maryi, wybijane były witraże tylko dlatego, że przedstawiały białych świętych, ale i czarnych też niszczono. Niszczono też pomniki na przykład Krzysztofa Kolumba, który przyniósł całe to nieszczęście, tę zarazę chrześcijaństwa na teren Ameryki. Niszczono też postacie bohaterów narodowych związanych z chrześcijaństwem. Natomiast nie niszczono na przykład pomników Immanuela Kanta, który sytuował Murzynów między ludźmi, hotentotami a małpami. Dosłownie. Nie niszczono pomników Johna Locke'a, innego wybitnego, prominentnego przedstawiciela oświecenia, który miał udziały w spółce przewozowej morskiej, która dowoziła niewolników z Afryki do Ameryki. A więc nie trudno dostrzec, że nie była niszczona powiedzmy cywilizacja europejska z racji tego, że jest europejska i biała, tylko dlatego, że jest chrześcijańska. Oczywiście nie trudno dostrzec pewne podobieństwa głównych adresatów tego ataku, który w Stanach Zjednoczonych zrodzony, jakimś trafem też przeobraził się tutaj na terenie Polski w postaci pamiętnego czy osławionego tak zwanego strajku kobiet, ale nie będę tutaj zwracał na to uwagi. Poza tym jednym elementem, który musi zostać zapamiętany w naszej historii, że to był ten strajk, w czasie którego po raz pierwszy naruszono w dziejach Polski azyl świątyni. Została zaatakowana świątynia, wdarto się do Arkikatedry Poznańskiej w czasie sprawowania mszy świętej, co nie miało miejsca ani w czasach zawieruch wojennych, ani w czasach wojny jaruzelsko-polskiej, ani w żadnym innym okresie historii Polski. Natomiast chciałbym zwrócić krótko też oczywiście uwagę na sprawę, która wydaje mi się sprawą niezwykle ważną, groźną i ukazującą pewne pola dyskusji, czy zastanowienia się może nad tym, jak, o co tutaj chodzi i jak temu przeciwdziałać. Pozwolę sobie przypomnieć orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z tego roku, z 2020 roku, który uchylił orzeczenie sądu francuskiego z 2013 roku dotyczącego tak zwanej grupy Femen, właściwie przedstawicielki grupy Femen. Przypomnę, że w 2013 roku w Paryżu w kościele świętej Marii Magdaleny pewna kobieta, feministka, związana właśnie z tą grupą Femen, dokonała obscenicznej inscenizacji, to
tutaj słowa są właściwie bezradne, po prostu wytatuowana z koroną cierniową, ubrana w welon błękitny, stanęła przed ołtarzem w tejże katedrze, niosąc w ręku dwa kawałki wątroby, które miały symbolizować aborcję Dzieciątka Jezus, z napisem Bożego Narodzenia nie będzie i z napisem 344 dziwka. Nawiązywała do takiego manifestu proaborcyjnego z 343 feministek z 1971 bodajże roku. Sąd francuski skazał tę kobietę za naruszenie, za obrazę uczuć religijnych, za naruszenie przestrzeni sakralnej. Europejski Trybunał Praw Człowieka uchylił to orzeczenie sądu francuskiego, wskazując na to, że ta kobieta w gruncie rzeczy nie działała, nie miała na celu obalenia, naruszenia uczuć religijnych czy tego typu działań, tylko jej cele były ze wszechmiar szlachetne. Mianowicie ona wypowiedziała się w kwestii praw kobiet, praw wolnościowych kobiet, prawa podstawowego prawa wolnościowego kobiety, jakim jest prawo do aborcji. W związku z tym uchylono w stosunku do niej wszelkie kary. Chcę zwrócić na to uwagę z dwóch względów. No po pierwsze, pokazuje to, jak bardzo system prawa dzisiaj został ubezprawniony, jak stał się systemem bezprawnym i systemem niesprawiedliwym, co powoduje, że wszelkie nasze obawy i działania, wszelkie nasze obawy są tutaj uzasadnione, jeżeli chodzi właśnie o wszelkie akty agresji, że nie możemy liczyć po prostu na wsparcie prawne. To jest, powiedziałbym, tutaj jeden ważny element i wiadomo też, że wielu na przykład sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest uwikłanych w różne organizacje pozarządowe sponsorowane przez pana Sorosza, co no, rzutuje na ich wiarygodność, praworządność i tak dalej. I wiemy, że no, można by było powiedzieć, przykład idzie z góry, ale nie będę snuł tutaj wątków natury politycznej dotyczącej przestrzeni naszego sądownictwa. Druga natomiast uwaga jest taka, że ta sytuacja wydaje się stanowić pewien nowy impuls nowej formy desakralizacji, sekularyzacji. Desakralizacji i sekularyzacji, bo chodzi tutaj o to, że tworzy się taką przestrzeń, w której próbuje się realizować szczytne ideały, szczytne prawa, szczytne wartości, do których byliśmy przyzwyczajeni. Prawa wolnościowe, idea godności człowieka, ale czyni się to bez Boga, bez Kościoła i bez religii. Wręcz nawet trzeba powiedzieć z uśmierceniem, z próbą uśmiercenia Boga, religii, Kościoła, wiary. I to jest zjawisko, które będzie, jak sądzę, wymagało głębokiego namysłu ze strony zarówno socjologów, jak i przede wszystkim teologów. To tyle tytułem mojego takiego wstępu i oddaję głos znakomitym, oczywiście za zgodą pana prezesa. Przekażę zaraz głos, a mikrofon na pewno. Prezes siedzi tutaj z przodu, ja jestem prowadzącym, tylko skromnym. Natomiast bardzo dziękuję za tę wypowiedź i taka może tylko moja krótka refleksja do tego, czy jakby ta desakralizacja, powiedzmy, czy dechrystianizacja przestrzeni publicznej, no właśnie nie przerodzi się w to, o czym będzie za chwilę mówił pan Maciej Maliszak, czyli właśnie w coś niestety bardzo przerażającego. To tak rzucam do dyskusji w późniejszym czasie, natomiast poproszę teraz o wypowiedź pana Macieja Maliszaka, czyli przedstawiciela Open Doors Polska. Ma z nami również prezentację, bardzo się cieszymy, ponieważ zawsze też i obraz do nas bardzo mocno przemawia. Szanowni Państwo, kiedy myślimy o wolności sumienia i religii i kiedy myślimy o chrystianofobii, to musimy pamiętać, że za tymi pojęciami stoją ludzie i stoi ludzkie cierpienie. To nie jest sprawa polityki, to nawet nie jest sprawa religii, to jest sprawa sumienia i zwykłej przyzwoitości. Ja po raz pierwszy zobaczyłem, że Kościół jest prześladowany w 2006 roku. Zawsze rano jednym z moich obowiązków służbowych było
przeglądanie prasy. I przeczytałem artykuł o Abdullu Rahmanie. I dla mnie to jest twarz właśnie mówiąca, czym jest chrystianofobia. Abdul był człowiekiem, jest człowiekiem, który nawrócił się z islamu na chrześcijaństwo. I w Afganistanie został skazany na karę śmierci za konwersję. I to już samo w sobie jest oburzające. Ale ja kiedy w tym 2006 roku otworzyłem gazetę i czytałem o tym, to o wiele bardziej mnie oburzyło, że w tym artykule był pokazany jako szaleniec. Jako człowiek, który zamiast racjonalnie wyprzeć się swojej wiary, woli umrzeć. I kiedy mówimy o łamaniu prawa człowieka do wolności sumienia i wyznania, musimy powiedzieć, że mamy takie przypadki chrystianofobii, które są radykalne, jak na przykład skazanie kogoś na śmierć z powodu jego decyzji religijnej, a z drugiej strony jest łamanie jego prawa, można nazwać takie delikatne, soft. Kiedy przedstawia się taką decyzję jako szaleństwo, podczas kiedy by ten człowiek bronił jakiejś ideologii, słusznej czy nie, przedstawiłoby się go jako człowieka niezłomnego, trzymającego się tego, w co wierzy, człowieka, który realnie wierzy i pokazuje to swoim życiem. I wiecie, ja byłem socjologiem, byłem człowiekiem, który interesował się otaczającym światem, ale nie wiedziałem o prześladowaniach chrześcijan. Bo jest to temat tabu w Europie Zachodniej. Dlaczego? Nawet trudno mi powiedzieć i dać na to odpowiedź. I wtedy, szukając więcej informacji, zobaczyłem, że jest taka organizacja Open Doors. W 2006 roku jeszcze naszego oddziału w Polsce nie było. Organizacja, która powstała w 1955 roku, żeby pomagać chrześcijanom w Polsce, założona przez Holendra, organizacja międzywyznaniowa, organizacja międzynarodowa, która robi raporty, która monitoruje sytuację prześladowanych chrześcijan i która stara się im pomóc, żeby mogli normalnie żyć w świecie, który jest przeciwko nim. I mam ten przywilej budować tą organizację w Polsce. I proszę Państwa, zależy nam bardzo mocno, żeby ten temat był obecny, chrześcijanie, żeby się modlili i żeby też prawa człowieka, a szczególnie wolność sumienia i religii, nie była dla nas tylko pustym hasłem, tylko żeby była realnością zarówno życia społecznego, politycznego, jak i kościelnego. Bo też nie wiem dlaczego, ale nawet media chrześcijańskie mało o tym mówią. I moi drodzy Państwo, jest tak, że prawo do wolności myśli i sumienia jest jednym z podstawowych praw człowieka. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została uchwalona 10 grudnia 1948 roku, jest to mocno podkreślone. I jest mocno podkreślone, że każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii, a później jest definiowane, co jest pod tym pojęciem rozumiane. I to jest kluczowe słowo każdy człowiek, czyli człowiek wierzący tak jak ja i człowiek mający zupełnie inne poglądy ode mnie. I to prawo dzisiaj jest radykalnie zabraniane chrześcijanom. Według naszych raportów ponad 360 milionów ludzi na świecie z tego powodu, że są chrześcijanami, doświadcza radykalnych prześladowań. Kiedy mówimy o radykalnych prześladowaniach, no to nie mówimy ani o tym, że ktoś kogoś wyśmieje nawet, tylko mówimy o gwałtach, morderstwach, aresztowaniach, deportacjach. Mówimy o czymś, co można powiedzieć, że jest w całym aspekcie atakiem na tą podstawową wolność. I znów jest to temat mało poruszany, nawet przez chrześcijan.
i wydajemy co rok, publikujemy Światowy Indeks Prześladowań, taki materiał, gdzie jest 50 krajów, gdzie chrześcijanie są najmocniej prześladowani. I jak widzicie Państwo, są kraje na czerwono i pomarańczowo. Jeszcze w zeszłym roku mieliśmy kraje na żółto. Kolor czerwony oznacza radykalne prześladowania. Kolor pomarańczowy bardzo wysokie, żółty jest wysokie i dzisiaj kraje, które są na żółto, są poza pierwszą pięćdziesiątką. I warto sobie zadać pytanie, kto i dlaczego prześladuje chrześcijan. I są cztery źródła prześladowań. To jest ekstremizm religijny i gdybyśmy spojrzeli na naszą listę, to 45 krajów to są miejsca, gdzie mamy do czynienia z ekstremizmem. Jeżeli Państwo zliczą, będzie tego więcej niż 50, bo czasami jest kilka źródeł prześladowań. Dodatkowo systemy totalitarne prześladują też wyznawców Chrystusa. To jest 6 krajów. Jest coś, co jest dla mnie najtrudniejsze do zrozumienia, protekcjonizm wyznaniowy, kiedy chrześcijanie prześladują innych chrześcijan. Niestety też się zdarza. I zorganizowana przestępczość. I dlaczego tak się dzieje? Kiedy myślimy o ekstremizmie religijnym, to być może myślimy tylko o ekstremizmie islamskim. I znów ważną rzeczą, żeby podkreślać, że mówimy o ekstremizmie. Że nie każdy buddysta, nie każdy hinduista, nie każdy muzułmanin jest prześladowcą. Często też jest ofiarą tego systemu, też jest ofiarą ekstremistów. I dzisiaj dużo mówimy o ekstremizmie islamskim, ale o ekstremizmie hinduistycznym niewiele. A w Indiach jest program rządowy, żeby chrześcijan i przy okazji też muzułmanów pozbyć się z tego kraju. Jest tak zwany projekt rehinduizacji kraju, czyli nie ma miejsca dla obcych. Podobną rzecz mamy w krajach buddyjskich, takich jak Mianma, Laos, albo Bhutan, albo też Sri Lanka, z której wróciłem. Ona jest na 52. miejscu naszej listy w zeszłym miesiącu. Są systemy totalitarne i to są systemy, które czerpią z ideologii jeszcze marksistowskiej. To jest Erytrea, Chiny, Mianma i Wietnam. I dajmy na to, w Wietnamie kościoły muszą zaplanować, kto kiedy umrze i kiedy będzie pogrzeb. Trzeba to wcześniej zgłosić do urzędu, bo inaczej nie będzie zgody, żeby coś takiego się odbyło. Taka chrześcijańska uroczystość. A spytam księdza profesora, który ma doświadczenie kapłańskie, da się zaplanować, jakiego dnia będą pogrzeby i jakiej ilości? Pytanie jest absolutnie retoryczne. Podobnie jeżeli chodzi o chrzty, czy też o inne uroczystości religijne. No też mamy protekcjonizm wyznaniowy, to jest Kolumbia, Etiopia i Meksyk. I to jest już taka wewnątrzchrześcijańska hańba. Kiedy jedni ludzie, którzy chociażby w Meksyku, jak byłem, mówią o sobie katolikos i prześladują innych chrześcijan, czasami też, którzy mówią o sobie katolikos. Bo ci wierzą inaczej albo, dajmy na to, są bardziej gorliwi w czytaniu Biblii, czy większą uwagę zwracają na wartość świętego, pobożnego życia. I mamy grupy przestępcze, to jest Kolumbia i Meksyk. Zadam Państwu pytanie, chociaż jeszcze czas pytań przed nami. W jakim kraju ginie najwięcej duchownych? W Meksyku. W Meksyku. Ale jest tu podobna sytuacja, bo wystarczy, że mówi się o tym, że nie można uprawiać koki, że prostytucja jest zła, że przemoc jest zła, i wtedy taki duchowny, niezależnie od wyznania, będzie na celowniku grup przestępczych. I moi drodzy, czasami to są prześladowania tylko z tego powodu, że chrześcijanie chcą, żeby dana społeczność lokalna dobrze i prawnie funkcjonowała. I kiedy badamy prześladowania, badamy te prześladowania w czterech zakresach.
Jest to życie prywatne, czyli czy człowiek rzeczywiście w swoim życiu prywatnym może praktykować swoją wiarę, swoją religię, czy również jest to możliwe w życiu rodzinnym, w życiu społecznym oraz w życiu kościelnym. I często jest tak, że w każdym z tych zakresów jest to niemożliwe, bo chrześcijanie nie mają dostępu do Pisma Świętego, bo atmosfera społeczna jest taka, że konwertyta na chrześcijaństwo jest zagrożony również mordem w ramach swojej rodziny. Na pewno część z Państwa słyszało o mordzie honorowym, który występuje w części islamu. I czy w życiu społecznym chrześcijanie mogą funkcjonować, czy spotkają się na przykład z wykluczeniem społecznym? W wielu krajach, na przykład w Pakistanie, w Egipcie czy na Sri Lance, w której byłem niedawno, jest tak, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, nie będziesz miał dostępu do edukacji. Co na dzień dobry powoduje, że nie masz równego startu. I życie w kościele, czyli czy rzeczywiście można publicznie praktykować wiarę. Bo gdybyśmy wrócili teraz do tej definicji z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, to wolność sumienia i wyznania obejmuje wiarę indywidualną i publiczną. To, czy mogę ją praktykować, czy też jest ona ograniczona. I kilka liczb. I później oddam już księdzu Huzarkowi głos. W okresie rozliczeniowym, kiedy badamy i przygotowujemy dane dotyczące prześladowań. Tu mam dane od 2016 roku. Widzimy, liczymy zarówno zabitych z powodu wiary, liczymy zniszczone kościoły i inne budynki chrześcijańskie, liczymy ludzi, którzy zostali zatrzymani bez procesów, zostali aresztowani, skazani i uwięzieni oraz od 2020 roku liczymy chrześcijan, którzy zostali uprowadzeni z powodu swojej wiary. I tutaj staramy się być bardzo skrupulatni. Jeżeli istnieje ryzyko, że dany akt przemocy mógłby wynikać z powodów etnicznych, kulturowych, politycznych, to nie liczymy tego, bo wiemy, że wszelkie niejasności będą w świecie zachodnim jak najbardziej na naszą niekorzyść wykorzystywane. Czyli tu mamy do czynienia naprawdę tylko z jednym powodem, nawet nie mamy z dwoma, z trzema, które się uzupełniają. Tym powodem jest wiara, wiara chrześcijańska. Tu będą i katolicy, i prawosławni, i protestanci, tak? Bo w jakiejś mierze, jak to powiedział papież Franciszek, chyba prześladowania to są najbardziej ekumeniczne. Dotykają wszystkich. I tutaj prześladowcy rzeczywiście niuansów teologicznych między chrześcijanami zupełnie nie rozumieją. I gdy spojrzymy na te liczby, to zobaczymy, że tak naprawdę one rosną. Mamy czasami w jednym roku wzrost jakiegoś jednego wskaźnika, ale mogę Państwu powiedzieć, że też staramy się być metodologicznie coraz bardziej bez zarzutu, bo wiemy, że każda publikacja indeksu oznacza, że metodologia będzie bardzo mocno sprawdzana. Czy jest wiarygodna, czy też nie jest wiarygodna. I dlaczego Państwu o tym mówię? Po to, żebyście wiedzieli. Bo wolność nie jest sprawą jedynie naszą. I nie chodzi tylko o naszą wolność. Jeżeli szanuję swoją wolność, to powinienem dbać też o wolność innych ludzi. Ja do 2006 roku, do tego nieszczęsnego artykułu w gazecie, byłem zupełnie nieświadomy. I w Open Doors staramy się uświadamiać, zachęcać i pokazywać wartość wolności chrześcijańskiej oraz wzywać chrześcijan do odpowiedzi. Chrześcijan, którzy się modlą do modlitwy, bo wierzę, że chrześcijanie się modlą. I do wspierania też różnych projektów, czy to projekty alfabetyzacyjne dla chrześcijan,
czyli nauczanie czytania i pisania, czy projekty socjoekonomiczne, które chrześcijan z nędzy wyciągają, czy też o pomoc prawną, żeby to było rzeczywiście robione. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał być informowanym, to tam na stoliku są nasze magazyny, to są miesięczniki. Wystarczy tą kartkę wypełnić, zostawić i raz w miesiącu zupełnie za darmo to wysyłamy, bo wiemy, że tak naprawdę zmiana zaczyna się od jednego, od informacji. Tam, gdzie nie ma informacji, nie będzie wolności. Tam, gdzie jest informacja, tam będziemy coraz bardziej świadomi i myślę, coraz bardziej będziemy szanować swoją wolność, wolność ludzi inaczej myślących od nas. A to jest chyba jedyny lek przeciwko chrystianofobii. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Przy okazji powiem, że także zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Open Doors Polska, ale także jako Stowarzyszenie Fidei Defensor również mamy materiały, które zachęcamy zabrać ze sobą, wracając do domu. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Poproszę teraz księdza doktora Tomasza Huzarka o wypowiedź. Myślę, że także pod kątem tego, czym zajmuje się Laboratorium Wolności Religijnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, na to spotkanie. Myślę, że ono naprawdę niesie w sobie bardzo wiele treści, być może bardzo wiele zmian, które za tym będą mogły pójść. Dodam tylko, że nie żeby się chwalić, tylko kryje się za tym jeszcze jedna rzecz. Mianowicie jestem też rektorem seminarium w Pelplinie. To niewielkie seminarium, 31 kleryków. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym po prostu dlatego, że kiedy rozmawiam z chłopakami, którzy mają dzisiaj odwagę wstąpić do seminarium, to oni bardzo jasno mówią, jak z wielkim hejtem i niechęcią się spotykają w swoich środowiskach, kiedy mówią, że chcą iść do seminarium. I niech to Państwo sobie zapamiętają na początku, bo to też pokazuje ten kontekst kulturowy, z którym my mamy teraz do czynienia. Pan Maciej powiedział niezwykle ważną rzecz w całym kontekście swojej wypowiedzi. Też takie zdanie padło, że za tymi wszystkimi danymi, za tymi sformułowaniami, którymi się posługujemy, bardzo ładnymi, to znaczy niederegowalne prawo wolności sumienia i religii, prawda? Że za tymi hasłami, słowami bardzo pięknymi, do których latami zmierzaliśmy, żeby osiągnąć takie, a nie inne rozumienie tych spraw, kryją się po prostu ludzie i kryją się ich tragedie. I najzwyczajniej potrzeba nam zwykłej ludzkiej przyzwoitości, żeby to zrozumieć. I to jest też niezwykle ważne. Zwykła ludzka przyzwoitość, żeby to widzieć, żeby to dostrzec. Proszę Państwa, reprezentuję Laboratorium Wolności Religijnej. To jest taki projekt realizowany przez Fundację Pro Futuro Teologię działającej przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. I my badamy te sytuacje właśnie chrystianofobii, tak to tym pojęciem się posługujmy, na naszym rodzimym rynku, ale również rozszerzając nasze zakresy, to znaczy współpracujemy i z uniwersytetami, i z środowiskami z zagranicy. I widzimy jedną prostą rzecz. To, o czym mówi pan Maciej, te prześladowania takie ekstremalne, które mają miejsce, gdy mówimy o prześladowaniach chrześcijan, natychmiast nam się kojarzy z tymi odległymi krajami, gdzie chrześcijanie różnych denominacji bardzo mocno są prześladowani, włącznie z zabójstwem, gwałtem i tak dalej. To kiedy przenosimy się na nasz rynek, myślimy, no to o czym my tu w ogóle rozmawiamy w Polsce, tak? Czy w Europie Zachodniej. Tymczasem, proszę Państwa, chcę powiedzieć bardzo jasno, że to jest pewien proces. Proces, którego końcem są tak ekstremalne prześladowania, ale proces, który ma gdzieś swój początek. Jeśli my tego procesu nie dostrzeżemy teraz na początku i nie spróbujemy tej kuli śnieżnej, która się być może rozpędza, jakoś zdefiniować, ogarnąć, zrozumieć i zatrzymać, to być może pozwolimy na to, że ta kula po prostu rozpędzi się i zmiecie wszystko. Proces ten zaczyna się właśnie od czegoś, co moglibyśmy nazwać swego rodzaju stereotypizacją, przypisywaniem negatywnych skojarzeń, wyśmiewaniem ze względu na bycie religijnym i to tak mocno się powtarza, powiela i namnaża, że rzeczywiście, za chwilę pokażę też Państwu pewne cyfry, że to rzeczywiście no, działa w sposób jak lawina śnieżna. Otóż my jako Laboratorium Wolności Religijnej robimy taki monitoring
też bardzo mocno przykładamy się do metodologii, żeby nie było potem jakiegokolwiek zarzutu, że to, co my tam pokazujemy na tej naszej mapie, na naszej stronie, na mapie prześladowań, żeby tego nie można było po prostu podważyć. Metoda jest dość prosta, to znaczy no, badamy media i kiedy pojawiają się różne sygnały albo docierają do nas wprost, do naszego ośrodka informacyjno-konsultacyjnego informacje o ograniczaniu wolności religijnej, to my zawsze badamy to dzwoniąc do dwóch różnych niezależnych źródeł. I dopiero wtedy, kiedy mamy potwierdzenia z dwóch niezależnych źródeł, czyli z jednej prasy, z drugiej prasy, ewentualnie od autora, ewentualnie od jeszcze kogoś, dopiero umieszczamy to na naszej mapie, żeby, no wiecie, fejków pojawia się mnóstwo i że w te strony również to działa. I proszę Państwa, podzieliliśmy te sytuacje w Polsce, na naszym rodzimym rynku, na kilka takich jakby płaszczyzn uderzania czy naruszania wolności religijnej. Nie będę się w szczegóły tutaj wdawał. Pokażę Państwu tylko kilka przykładów takich bardzo jasnych, wyrazistych, wychodząc z założenia po prostu, że z faktami się po prostu nie dyskutuje. Tak? Można próbować fakty podważać, ale to raczej pokazuje kogoś, kto podważa fakty realne, prawdziwe, no, w nie najlepszym świetle. Otóż od 1 stycznia 2019 roku do 30 listopada, czyli do dzisiaj, na naszej mapie pojawiło się 553 przypadki ograniczania, naruszania wolności religijnej, wolności sumienia. W tych różnych płaszczyznach, które Państwu przed chwilą pokazałem. Tak wygląda to, gdy wydajemy na koniec roku raport, który pan prezes pokazywał, prezes Fidei Defensor. Ten raport wydajemy na końcu roku. Tam właśnie jest tyle tych przypadków jasno pokazanych. Kilka przykładów takich wprost, bo zobaczcie Państwo, bardzo często pojawia się taki zarzut wobec nas, że napad na plebanie, podniesienie ręki na księdza, jakieś zniszczenie świątyni. Czy to nie są w najzwyczajniej świecie zwykłe, no, takie barbarzyńskie zachowania, powiedzmy, ludzi, którzy gdzieś tam pod wpływem alkoholu się pogubili i tak dalej. Myślę, że moglibyśmy to tak strywializować, ale z drugiej strony jest oczywiście tak, że cały ten kontekst kulturowy nieustannie zachęca do tego typu działania, pokazując, że to jest dobrze widziane, kiedy się właśnie zaatakuje Kościół. Taka mentalność jakby się pojawia. Kiedyś Jacek Wojtysiak, znakomity profesor z KUL-u od teorii Poznania, pisał taki artykuł o postrzeganiu Kościoła przez młodych ludzi i mówi, że niestety młodzi ludzie postrzegają Kościół trochę zaczął inaczej, że w mediach współczesnych, zwłaszcza tych no, takich bardzo poczytnych, Kościół jest przedstawiany w bardzo negatywnym świetle i gdyby jakiś kosmita przyleciał z innego świata tutaj do nas i czytałby te gazety, naprawdę mógłby rozumieć Kościół jako instytucję absolutnie kryminalną, nie wiem, no taką absolutnie złą. Niestety wielu młodych ludzi ma dzisiaj mentalność Marsjan i nie czyta niczego innego, tylko to, co pojawia się w mediach, więc takie mają przekonanie o Kościele. Więc atak na plebanie w Dolicach, Państwo pewnie zdążyli ten tekst przeczytać, ja go nie będę powtarzał. No, to są bardzo realne, jasne wydarzenia, które są podyktowane jasną intencją. Tak? Jasną intencją. Zniszczenie figury Matki Bożej w Wierzbicach, to jest 31 października na 1 listopada 2022 roku. To, co powiedział ksiądz profesor, w czasach komunizmu nie przekraczano pewnej granicy. Tak? Można było protestować, ale do kościoła to było miejsce, do którego no, po prostu się nie wchodzi, żeby w taki, a nie inny sposób, taki negatywny, taki pełen emocji i zła, swoje poglądy prezentować. Dalej zobaczcie Państwo takie rozwieszenie plakatów na temat pedofilii na budynkach 16 obiektów Kościoła Katolickiego na Pomorzu. One pojawiły się w Gdańsku, w Gdyni, w Lęborku, w Rumi, Kościerzynie, w wielu miejscach. No, intencja jest bardzo jasna, nie ma co tutaj pewnie dyskutować. Atak na kierowcę biskupa też bardzo jasno, intencja też tego, który to uczynił, była bardzo jasna i wiemy, skąd ona wynikała. Proszę Państwa, teraz cały czas śledzimy prasę naszą rodzimą tutaj w Polsce
I z tego, co my jesteśmy w stanie, a nie jesteśmy dużym środowiskiem, wierzcie mi państwo, ja dostaję codziennie taki raport też na naszej grupie takiej WhatsAppowej, więc przynajmniej 10 artykułów dziennie pojawia się o takiej tematyce właśnie, powiedzmy antyreligijnej, ale ona jest bardzo sprecyzowana, to znaczy dotyczącej obecności katechezy w szkole, na przykład teraz. Permanentnie, day by day, pojawiają się codziennie te historie, że już 60% nie chodzi na katechezę tu, 80% nie chodzi na katechezę tu, 70% w ogóle się wypisało z katechezy. To jest taka gra, która powoduje, że młody człowiek, który nagle gdzieś tam coś przeczyta i powie, nie, to ja jestem zupełnie nie z tego świata, skoro ja jeszcze chodzę na katechezę. Nie? To przystępowanie do spowiedzi, zakaz, taki pomysł się też pojawia, przystępowania młodych ludzi poniżej 16 roku życia do spowiedzi z tego względu, że ta spowiedź ma być, nie wiem, ekstremalnym przeżyciem miażdżącym świadomość psychiczną tego młodego człowieka, no to nawet tego się komentować po prostu nie chce. Natomiast to zachęty do dokonania apostazji, aktu apostazji też oczywiście bardzo mocno ostatnio się pojawiają. Czytałem dzisiaj taki znakomity artykuł w jednej z polskich gazet też, że warto byłoby tych, którzy tak mocno nagłaśniają akt swojej apostazji, zapytać zwyczajnie o dekalog. Przypuszczam, że żaden z nich nie potrafiłby go powiedzieć, więc to nie są ludzie, którzy tak naprawdę są związani z Kościołem. To ma zupełnie inny cel, inne podłoże. Tak, tak wyglądają te różne akcje. Co postuluje? Jest taka fundacja bardzo mocno znana, również Wolność od Religii. My kiedyś weszliśmy z nimi próbowaliśmy przeciwdziałać temu, co oni robią. Otóż oni, proszę państwa, namierzyli, ja pokażę tylko kilka przypadków. 1981 szkół namierzyli, umieścili też na swojej mapie nierówności religijnej i wysyłali do tych szkół, do dyrektorów szkół informację, że ta szkoła narusza prawo, ponieważ robi to czy tamto. Co takiego te szkoły robiły? A mianowicie na przykład zarzucano im nieprawidłowość organizacji lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach. Nieprawidłowość polegała na tym, że te lekcje religii pojawiały się w środku zajęć. No, nie ma takiego prawa, nie ma takiego przepisu, żeby nie miało być to w środku zajęć. Dlaczego ma być tylko na początku albo na końcu? Natomiast oni sugerowali dyrektorom i teraz państwo zwrócą uwagę na cały kontekst, tak? Taki dyrektor szkoły, rodzice, presja rodziców i teraz taki dyrektor szkoły dostaje maila do swojego gabinetu, w którym zarzuca mu się, że on łamie prawo, no to on już naprawdę jest, za chwilę pojawią się media, nikt z nas nie lubi takiej sytuacji, więc on naprawdę jest pod presją. I bardzo często to kończy się tym, że właśnie. Ja pokażę tylko kilka przypadków tutaj, żeby tak szybciutko. Ta fundacja Wolność od Religii pisze do szkół między innymi tak, że rekomendujemy całkowitą rezygnację z wprowadzania elementów religijnych na uroczystościach szkolnych oraz nieorganizowanie przez szkoły wyjść i wyjazdów o charakterze religijnym. No i teraz pytanie podstawowe, dlaczego? No bo to powoduje dyskomfort tych, którzy są niewierzący. No odwróćmy pytanie. A ci, którzy są wierzący, nie mają prawa do dyskomfortu, że nie mogą mieć sali, w której jest krzyż? Tu ja chcę państwu pokazać jedną prostą rzecz. Ja myślę, że w dyskusji być może to wyjdzie. To znaczy mamy tak. Fundamentalne, niederegowalne prawo do wolności sumienia i religii. Ono jest no, takie, którego nie możemy się, jak się go pozbędziemy, no to jesteśmy już, jakby, no, pogubimy się kompletnie. I teraz rozszerzamy inne podstawowe prawa, które wynikają z pewnej polityki równościowej, polityki niedyskryminacyjnej. I bardzo często jest tak niestety, że to prawo do wolności sumienia i religii wchodzi trochę w konflikt z tymi innymi prawami podyktowanymi polityką równościową. Tylko teraz, żeby rozstrzygnąć ten konflikt, nie możemy posługiwać się ideologią ani a priorycznie zakładać, że prawo do wolności sumienia i religii jest mniejsze, słabsze i do wyrzucenia w kontekście jakiejkolwiek niedyskryminacji. Jeśli tak będziemy postępowali, no to myślę, że zrobimy z naszą kulturą coś, co będzie kompletnie nieodwracalne. Nie? Że tu jest, moim zdaniem, jest klucz tego problemu. Kilka jeszcze rzeczy, żeby nie przedłużać. Lekcje religii właśnie należy umieszczać na pierwszej lub na ostatniej godzinie. No to kompletny absurd. Nie ma takiego prawa, nie ma takiego przepisu, nie ma takiego nakazu, że to musi być na końcu lub
na początku. I najciekawsze jeszcze to, że nauczyciele etyki, którzy ewentualnie będą uczyli etyki, to absolutnie nie mogą być osoby, które mają dekret od biskupa, żeby uczyli w szkole, tak? Czyli tę misję kanoniczną, żeby uczyli w szkole. A dlaczego nie? A to, że ktoś ma misję kanoniczną od biskupa, to go deprecjonuje i sprawia, że on już nie może być etykiem, nie może skończyć studiów podyplomowych z etyki i uczyć etyki. A kiedyś mieliśmy taki problem na wydziale. Próbowaliśmy stworzyć też kierunek etyka. No i zarzucono nam, jako wydziałowi teologicznemu, że wy możecie zrobić co najwyżej etykę chrześcijańską, ale nie etykę w ogóle. Na co ja odpowiedziałem tym, którzy nam się przeciwstawiali, a państwo jaką etykę uczą? Uniwersalną, neutralną? No zawsze etyka, no to posługujemy się pewnymi wartościami, no nie możemy ich wyrugować. Uważam, że największy błąd polega również na tym, że jeśli my stworzymy sobie taką niszę, taką pustkę aksjologiczną, w której będziemy usiłowali funkcjonować, to ta pustka aksjologiczna zawsze przyciąga ekstremistów i szybko się przekonamy, że to jest droga donikąd. Nie? I ostatnia rzecz, jeszcze nie chciałbym za długo mówić, czy ta chrystianofobia jest w jakiś sposób zinstytucjonalizowana, trudne słowo, dykcyjne do wypowiedzenia, ale to jest to, proszę Państwa, o czym mówiłem. Teraz ostatni przykład, tylko weźmy sobie tutaj to udzielenie ślubu cywilnego parom jednopłciowym. 2007 rok, wchodzi w Wielkiej Brytanii to prawo równościowe, które nakazuje, to prawo równościowe dotyczyło innego, czegoś innego, dotyczyło mianowicie ośrodków adopcyjnych. I teraz wszystkie ośrodki adopcyjne miały służyć również parom jednopłciowym. Na co te ośrodki adopcyjne, które związane były jakkolwiek z Kościołem, powiedziały, że absolutnie tego nie mogą robić. No to pozwolono im na przedłużenie działalności do 2008 roku, a potem już musieli się podporządkować. I tu zobaczcie, mamy podstawowy sprzeciw sumienia, to jest podstawowe prawo niederogowalne i mamy ustanowione przez państwo prawo, które też no, w jakiś sposób jest uzasadnione, prawo niedyskryminacji. I one wchodzą ze sobą w konflikt. Pytanie, jak to rozwiązać? Jeśli będziemy próbowali to rozwiązać właśnie w sposób taki ideologiczny, ad hoc, z klucza, wyłączając wolność sumienia i religii, to moim zdaniem jest to droga naprawdę, która będzie tylko niszczyła naszą cywilizację, naszą kulturę. Tu jeszcze sprawa COVID-u, no to też bardzo często dyskutowana, to mieliśmy sami tego pewnie ogromny, dotknęliśmy tego bardzo mocno. I ostatnia sprawa, którą chciałbym poruszyć, to ten słynny proces pani Dody, która no, powiedziała to, co powiedziała i za to została w Polsce tutaj nałożona grzywna. Ona odniosła się do Trybunału Europejskiego, który to wszystko cofnął, bo dlatego, że wolność słowa nie może być ograniczana. Natomiast inny przypadek z Wielkiej Brytanii, z Holandii, przepraszam, który tutaj podaję, dżentelmen, który stawał przy klinikach aborcyjnych, zachęcając, czy podając, czy rozmawiając z tymi kobietami, które tam się zbliżały, dając im zdjęcie Chrystusa miłosiernego i no pewnie to było dość trudne, zdjęcie dziecka po aborcji, no to został skazany i Trybunał Europejski powiedział, że w jego wypadku tutaj wolność słowa absolutnie nie może działać. 250 metrów od każdej kliniki aborcyjnej nie wolno mu się zbliżać. Więc pytanie jest takie, no właśnie, dlaczego tak nierównomiernie to funkcjonuje? Dlaczego tu została naruszona wolność słowa, a tam nie? To jest pytanie, z którym zostajemy. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do dyskusji, bardzo dziękujemy tutaj za ten głos. Zanim przejdziemy do dyskusji, jeszcze poproszę o głos pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan, pana Mateusza Wagemana. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Czcigodni duchowni, goście, szanowni państwo. Rzeczywiście ja dzisiaj w charakterze, chciałem dwa zdania powiedzieć, w charakterze pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Otóż zajmując się tą tematyką jeszcze w Stowarzyszeniu Fidei Defensor, ale też zapoznając się no, z faktami przede wszystkim i też z raportami
i Open Doors, i Laboratorium Wolności Religijnej oraz z wieloma innymi przypadkami, relacjami, no właśnie szeregu setek różnego rodzaju naruszeń. Grupa prawników związana przede wszystkim z Ministerstwem Sprawiedliwości jakby analizowała przyczyny takiego stanu rzeczy od strony prawnej, bo rzeczywiście jest tak, jak powiedział na początku pan prezes Adam Surmacz, no mamy w polskim systemie prawnym taki rozdział w kodeksie karnym, który jest poświęcony przestępstwom przeciwko wolności sumienia i wyznania. No ale mimo wszystko szereg tych aktów, o których dzisiaj tutaj była mowa, nie tylko ma miejsce, ale wręcz te sytuacje są napędzane, jest ich, jak wynika z podanych danych, coraz więcej, pomimo istniejących przepisów karnych w tym zakresie. Więc wniosek jest prosty, że coś z tymi przepisami jest nie tak, skoro one, krótko mówiąc, nie działają. Dlatego grupa właśnie prawników, przede wszystkim pan minister Marcin Warchoł, przygotowała ta grupa projekt zmiany kodeksu karnego w takim kierunku, żeby te przepisy były bardziej skuteczne. I rzeczywiście utworzyliśmy taki komitet inicjatywy ustawodawczej, obywatelski komitet, który zmierzył się z zadaniem zebrania podpisów obywateli po to, żeby złożyć ten projekt ustawy do Sejmu, żeby on mógł być procedowany w ramach standardowej ścieżki legislacyjnej. I to się udało. Rzeczywiście spotkaliśmy się, sam byłem zaskoczony jako pełnomocnik tego komitetu, z naprawdę gigantycznym poparciem. Nam się udało zebrać gdzieś w granicach 380 tysięcy podpisów, przy czym jestem przekonany, że gdyby ta zbiórka trwała dłużej, to byśmy spokojnie zebrali około 1 000 000 podpisów. Natomiast ponieważ przepisy wymagają, żeby to zrobić w 3 miesiące, to w 3 miesiące tyle właśnie się udało, tyle tych podpisów udało się zebrać. I co my tam proponujemy w ramach tej inicjatywy, tego projektu ustawy? Więc są tam 3 takie zasadnicze zmiany. Pierwsza rzecz to jest wprowadzenie formuły takiej prawnej, powiedzmy, rozwiązania prawnego, takiego kontratypu do tych przepisów takich ogólnych kodeksu karnego, który w dużym uproszczeniu ma służyć temu, żeby zachowania czy działania polegające na głoszeniu czy posługiwaniu się twierdzeniami, tezami mającymi swoje umocowanie w dogmacie czy w przekazie Kościoła prawnie uregulowanego, funkcjonującego na terenie Polski, żeby tego typu zachowania nigdy nie mogły stanowić przestępstwa. Krótko mówiąc, chociażby ten przypadek z tą kliniką aborcyjną i z tym człowiekiem, który pod kliniką aborcyjną przekazywał Słowo Boże, można w jakimś sensie powiedzieć, usiłując odciągnąć kobietę od aborcji, posługiwał się prawdami wynikającymi z wyznawanej przez niego religii i został w jakiś sposób negatywnie przez tamtejsze organy ścigania czy tamtejszy sąd potraktowany. Dostał nawet zakaz zbliżania się. Ten właśnie przepis, który chcemy w ramach tej naszej ustawy wprowadzić, miałby właśnie uniemożliwiać tego typu sytuacje, żeby za tego typu sprawy nie można było być ukaranym, tak jak ten człowiek w Holandii. Co prawda przykład jest holenderski, akurat ten. Nie mówimy tu o porządku prawnym polskim, natomiast w naszej ocenie lepiej działać z pewnym wyprzedzeniem zawczasu, dlatego że to też taki trochę wątek, że tak powiem, z boku, ale wszyscy widzimy, że tendencje zarówno Unii Europejskiej jako instytucji, ale też generalnie państw europejskich, zachodnich są takie, żeby Unia Europejska czy żeby wspólnota europejska, szerzej mówiąc, mogła też ingerować także w zakres prawa karnego państw członkowskich, więc
więc zanim się to wydarzy, chcemy wprowadzić do porządku prawnego krajowego taki przepis, żeby uniemożliwiał karanie właśnie takich osób jak ten człowiek w Holandii. Drugi zakres i drugi problem poruszony w tym naszym projekcie inicjatywy ustawodawczej to dotyczy artykułu 195 kodeksu karnego, czyli przeszkadzania, zakłócania aktów religijnych, nabożeństw. Dlatego, że dzisiaj, jak byście Państwo spojrzeli w ten przepis, dzisiaj karane jest tylko złośliwe przeszkadzanie i zakłócanie nabożeństw. Więc to oczywiście podlega ocenie zarówno organów ścigania, jak i sądów, no bo trzeba stwierdzić, czy ten akt, tak jak na przykład weszła pani Scheuring-Wielgus do świątyni z transparentem i coś tam chciała w trakcie mszy świętej przekazać, albo tak jak weszły te osoby, o czym ksiądz profesor mówił, do świątyni w Poznaniu, no one zapewne będą się, tak przynajmniej się ta pani poseł próbowała tłumaczyć, nie wiem jak ci ludzie z Poznania, ale oni się najczęściej właśnie tłumaczą tym, że oni nie działali wcale złośliwie, dlatego że oni działali w ramach też przecież konstytucyjnej wolności słowa i chcieli swój przekaz zaprezentować akurat w świątyni i akurat w trakcie nabożeństwa czy mszy świętej. W związku z tym wydaje się konieczne wyeliminowanie, krótko mówiąc, z tego przepisu, tego zwrotu złośliwie, żeby każde przerywanie, zakłócanie nabożeństw było karalne. A trzecia rzecz to jest taki chyba najbardziej kontrowersyjny i dziwny trochę też przepis, który funkcjonuje do dzisiaj w polskim kodeksie karnym, a mianowicie przestępstwo obrazy uczuć religijnych, artykuł 196. To jest, mimo że kodeks karny pochodzi z roku 97, to jest przepis, który swoje źródło ma jeszcze w latach 40., więc jest to przepis o takiej konotacji i pochodzeniu bierutowskim. I on z dużym prawdopodobieństwem, można powiedzieć, został specjalnie tak wymyślony, żeby tych przestępstw obrazy uczuć religijnych jak najmniej stwierdzanych, żeby obywateli, ludzi, którzy czują się różnego rodzaju działaniami urażeni czy obrażeni, żeby ich zniechęcić do zawiadamiania, do działania w tym zakresie. Dlatego, że on wymaga przede wszystkim właśnie wykazania tego, że uczucia religijne danej osoby zostały urażone, co jest trudne, bo przecież jest to pojęcie niezdefiniowane, więc w zasadzie nie wiadomo do końca, czym jest obraza uczuć religijnych. A po drugie wymaga zawiadomienia, najczęściej tutaj organy ścigania w zasadzie chyba nigdy w przypadku tego przestępstwa nie działają same, tylko zawsze z zawiadomienia, a to zawiadomienie powoduje konieczność stawienia się na prokuraturze, w policji, wytłumaczenia sami. Zresztą tutaj z panem prezesem, ja sam byłem i pan prezes też wielokrotnie tłumaczyliśmy prokuratorom czy policjantom, dlaczego akurat taki czy inny obraz, takie czy inne działanie obrażają nasze uczucia religijne, a to nawet człowiek głęboko wierzący i taki dość, bym powiedział, dobrze czy całkiem przyzwoicie gdzieś tam poruszający się w kanonach czy dogmatach wiary nie zawsze ma łatwość w wytłumaczeniu, dlaczego akurat jakiś obrazoburczy obraz obraża uczucia religijne, chociaż dla człowieka wierzącego niektóre sprawy wydają się dość oczywiste. W związku z tym to obraza uczuć religijnych też powinna być w naszej ocenie zmieniona i my tam proponujemy w tej naszej ustawie wprowadzenie takiego rozwiązania, które będzie bardziej klarowne, żeby właśnie karane było znieważenie, zniszczenie obiektu kultu religijnego, miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzędów religijnych, jak też szydzenie czy wyszydzanie z powodu właśnie wiary, czy z powodu treści głoszonych na podstawie dogmatów czy prawd wiary. Wydaje się, że taki zobiektywizowany bardziej przepis będzie umożliwiał takie prostsze i też łatwiejsze dla organów ścigania i dla sądów ocenianie tego, czy dany czyn stanowi przestępstwo, czy nie. Więc tyle chciałem przekazać i zwrócić Państwa uwagę, że tego typu ustawa pokaże się w Sejmie 4 stycznia, zgodnie z przepisami, najpóźniej powinna się pokazać w Sejmie, ponieważ marszałek Sejmu już zawiadomiła nas
o tym, że te podpisy zostały przeliczone i przyjęte, a więc do pierwszego czytania ten projekt ustawy trafi. On powinien trafić najpóźniej 4 stycznia. Nie wiem, jaki jest kalendarz Sejmu. Podejrzewam, że przed świętami ma szansę ta ustawa trafić. Więc jeżeli macie Państwo jakiś kontakt z parlamentarzystami, to zachęcam, żeby ich tam wspierać i podpowiadać im, no przynajmniej, żeby ta ustawa mogła być w Sejmie procedowana, żeby nie spadła do szuflady albo zupełnie nie została odrzucona, tylko żeby rzeczywiście wypracować taką formułę tych przepisów, żeby one mogły tą wolność religijną, konstytucyjnie przecież chronioną, faktycznie chronić. To tyle. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Państwa teraz do dyskusji. Zachęcam do tego, żeby zadawać przede wszystkim konkretne pytania. Zależy nam na czasie. Bardzo się cieszymy, że przyjechali nasi goście i generalnie też jakby najwięcej chcemy od nich usłyszeć, a każdy przyjechał z różnej części Polski, z bliska, z daleka. Także zapraszam do przede wszystkim właśnie takich konkretnych pytań. Zawsze jest możliwość jeszcze po spotkaniu gdzieś, nie wiem, złapania naszych prelegentów, żeby ewentualnie o coś dopytać. Ja rozumiem, że tu jest jeszcze jakiś ad vocem, tak? Tak. Proszę bardzo. Jak Państwo doktor Tomasz Huzarek. Myślą nad pytaniami, to ja tylko ad vocem właśnie tutaj tej sprawy pani poseł, która była poruszana, ta sprawa wystąpienia jej w świątyni w Toruniu. Otóż w pierwszej instancji sąd uniewinnił ją, dlatego że, i cytuję z pamięci uzasadnienie sądu, cytuję z pamięci, proszę wybaczyć, nie wyczerpywało to jej działanie znamion złośliwego przeszkadzania w czasie nabożeństwa, ponieważ wybrała moment, który nie należy do struktury mszy świętej, kazanie. No więc pytanie do sądu, czy w ogóle powołał jakiegoś biegłego od teologii, który chciałby ocenić, prawda, czy jaka jest struktura mszy świętej i co integralnie należy do mszy, a co nie, to naprawdę to jest kuriozalne. To jest kuriozalne po prostu. Ja sobie pozwolę na jakąś taką moją dygresję i powiedzmy takie wyobrażenie co do tej też sytuacji. Wyobraźmy sobie, że my mamy jakąś bardzo ważną uroczystość domową. I ktoś przychodzi na przykład do nas i w czasie toastu, który mógłby być na przykład toastem o zdrowie jakiejś nestorki rodu na przykład, czy nestora rodu, ktoś przychodzi i zakłóca nam nasze spotkanie. Jak byśmy się wtedy czuli? Zapraszam do dyskusji. Proszę bardzo, pierwszy głos. Ja, Maciej Muszyński. Przepraszam najmocniej, bo tutaj w przypadku takich sytuacji, o których mówił pan wojewoda, nie, które wymagają ochrony prawnej, czy nad którym pracujecie, jeśli chodzi o ochronę prawną, warto zwrócić na aspekt pewnych świętości. Nie? W Kościele jest Przenajświętszy Sakrament i obecność Boga, przynajmniej u osób wierzących, skłania do pewnych określonych zachowań. Tutaj ingerowanie z zewnątrz w te zachowania zawsze wzbudzają niepokój. Z punktu widzenia państwa, obowiązkiem państwa jest zapobieganie wszelkim niepokojom. I z tego punktu widzenia niedopuszczalność jakiejkolwiek tutaj ingerencji w przebieg modlitwy, w przebieg mszy świętej jest czymś tutaj oczywistym i to powinno być chronione. To jest no, niestety obowiązek naszego państwa. Natomiast ja mam do księży profesorów takie pytanie. Czy nie uważają księża? Dobrze, że to jest wszystko monitorowane, dobrze, że prawo pracuje, że tam ochrona, ale czy nie uważają księża, że z naszej strony, mówię o wiernych, mówię o laikacie, za mało jest świadectwa. Takiego świadectwa, które choćby dawali moi rodzice, mówię o 57 roku, kiedy zdejmowano krzyże z instytucji państwowych, czy w 61 roku, kiedy usuwano religię ze szkół, to właśnie tysiące takich świadectw spowodowało, że komuniści omijali i nie przychodziło im do głowy ingerencja Kościoła. I w tej chwili tego świadectwa brakuje. 19 rok, profanacja Matki Bożej,
obrażanie matki naszego Pana i myśmy się trochę zachowali biernie. I później następne takie kroki działania, ja mówię o wiernych, nie mówię, broń Boże, o księżach, tylko mówię o wiernych. Myśmy się zachowali biernie i brakuje takiego świadectwa. Być może Pan Bóg oczekuje świadectwa z naszej strony. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tutaj poproszę panią Urszulę Bożek, która jest też tutaj zaangażowana w działania Stowarzyszenia Fidei Defensor, także między innymi w te działania prawne. Jeszcze chciała tutaj o jedno uzupełnienie. Proszę bardzo. Tak, na wstępie chciałam bardzo podziękować za bardzo ciekawe wnioski od księży, od pana. I właśnie tak troszkę ad vocem może pana księdza Huzarka, który wspomniał troszkę o tej kolizji praw, bo my rzeczywiście bardzo często spotykamy się z tym, że niektóre osoby, sprawcy tych profanacji usprawiedliwiają się chociażby wolnością słowa albo wolnością, twórczością artystyczną. Bardzo często mamy z tym do czynienia. I właśnie chciałam tak tylko dodać od siebie, że kolejność przepisów, która jest w Konstytucji, nie jest przypadkowa. Istnieje też pewna hierarchia przepisów, które właśnie są zawarte w tym najważniejszym naszym akcie prawnym. I co ciekawe, ta wolność sumienia i wyznania jest najpierw wskazana w Konstytucji, dopiero później jest mowa o wolności słowa, o wolności wyrażania poglądów, a jeszcze w dalszej kolejności jest mowa o wolności twórczości artystycznej. I to właśnie nie jest przypadkowe. Niektórzy myślą, że twórczością artystyczną mogą wszystko wykazać, mogą obrazić również świętości i że takie ich zachowanie samo przez się, ta twórczość artystyczna depenalizuje właśnie profanację, ale tak nie jest. Więc tylko chciałam od siebie dodać o tej hierarchii przepisów, która jest w Konstytucji. Bardzo dziękuję za ten głos. Absolutna zgoda. Brawo. Dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam przez jedna z przedstawicielek, także przedstawicieli również, bo też mamy dosyć rozbudowany ten zespół prawniczy, także bardzo dziękujemy za ten głos. Ja chyba już tutaj oddaję głos także panom. W kontekście pytania mam nadzieję, że pan Maciej się nie obrazi, że koleżanka wcześniej troszeczkę jeszcze dopowiedziała. Tak, drodzy państwo, ja myślę, bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście powiedziałem też tak, że podstawowe, fundamentalne, niederegowalne prawo to jest prawo sumienia, wolności sumienia i religii i z niego wyprowadzamy inne prawa. W związku z powyższym trochę mamy taką sytuację, posłużę się pewną metaforą, jak nie wiem, budujemy rusztowanie i jest pewien taki moment w tym rusztowaniu, który jest takim zwornikiem. Jeśli ten zwornik wyciągniemy, całe rusztowanie padnie. Jeśli wyciągniemy to podstawowe prawo albo je po prostu odrzucimy, to cośmy potem wyprowadzili nie ma oparcia w fundamencie. W związku z tym staje się już tylko sprawą, nie wiem, konwersji, dyskusji i wtedy prawda rzeczywiście staje się, nie wiem, funkcją woli większości. Wtedy możemy sobie wszystko przegłosować, a tak nie jest. Tak nie jest. Jeśli trzymamy się zasad logiki, nie wiem, takiego rozumienia rzeczywistości, to takie postępowanie po prostu jest, przepraszam znowu za analogię, strzałem we własną stopę. Ja także dziękuję bardzo za te głosy, zaczynając właśnie od pani. I ta wolność tutaj, no całkowicie się zgadzam, bo w ogóle to jest sprawa bezdyskusyjna, że wolność wyznania i sumienia są wolnościami podstawowymi. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę tak na marginesie, że to jest zdanie uniwersalnie ważne, nie tylko w tych konfliktach między chrześcijanami czy katolikami, a powiedzmy ateistami czy szydzącymi z naszej wiary, ale także w obrębie religii chrześcijańskich. I to jest też zdanie, które trzeba uszanować w ramach właśnie konfliktów, do których może dochodzić, czy różnic zdań między naszymi wyznaniami. My nie zawsze właśnie w takich przestrzeniach międzywyznaniowych o tym po prostu też pamiętamy. To myślę, że warto też w tym momencie podkreślić. Dziękuję panu wojewodzie za to przypomnienie tego projektu, tych zmian. No myślę rzeczywiście, że jedną z fundamentalnych kwestii jest zmiana tego nieszczęsnego zapisu o obrazie uczuć religijnych, bo to jest zapis absolutnie fundamentalny, ale to jest zapis zarazem absolutnie subiektywny. Proszę państwa, my nie dyskutujemy, jeżeli ktoś znieważa godło Polski, czy to jest naruszenie naszych uczuć patriotycznych. To jest znieważenie obiektywnej wartości. Dlaczego jeżeli ktoś znieważa krzyż, to jest kwestia rozpatrywana w kategoriach subiektywnych uczuć religijnych.
religijnych. To jest kwestia zniszczenia obiektywnej wartości. I myślę, że właśnie w tym kierunku obiektywizacji ten zapis musi po prostu być poczyniony, bo inaczej będziemy skazani na sytuację, jak chociażby osławiony proces z Płocka, kiedy właśnie pani sędzia osądzająca sprawę wizerunku Matki Bożej w aureoli tęczowej, która to pseudotęczowej, która to pseudotęczowa aureola jako symbol pewnej ideologii była jej osobiście bardzo bliska, nie dostrzegła w tym znieważeniu wizerunku obiektywnego wizerunku Matki Bożej, czegoś, co narusza uczucia religijne. Jej uczuć to po prostu nie naruszało. A skoro jej nie naruszało, no to także nie powinno naruszać naszych. Bardzo dziękuję za pański głos. Przepraszam, że tak zostawiłem pana na końcu, ale to jest głos no, pryncypialnie ważny. Przy czym ja bym powiedział tak, że on jest ważny w odniesieniu zarówno do wiernych świeckich, jak i do nas duchownych. Przypomnijmy sobie, proszę państwa, właśnie wydarzenia października roku 2020. Obrona kościołów, która się dokonywała, w dużej mierze była dziełem świeckich, a jednocześnie w tym samym okresie czasu zrodził się ruch zwykłych księży i zwykłych sióstr, który ewidentnie solidaryzował właściwie z przesłaniem tych, którzy no właśnie protestowali, tak mówiąc najoględniej. A więc tutaj wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego świadectwa. I ostatnia myśl z tym związana. Zauważmy, proszę państwa, bo tak sobie pomyślałem o rzeczy następującej. Mimo wszystko, mimo Black Lives Matter, mimo tych wszystkich, mimo wokizmu, czyli tego nowego kościoła, który się narodził w wyniku Black Lives Matter, społeczeństwo amerykańskie pomimo tego było w stanie, znaczy społeczeństwo, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych był w stanie uchylić ustawę aborcyjną i społeczeństwo amerykańskie mimo wszystko w dużej mierze pozostaje społeczeństwem mocno konserwatywnym. To jest pewien fenomen amerykański. Fenomenem europejskim jest to, co Ulebek nazwał w swojej tytułowej powieści Uległość. Niestety uległość wobec właśnie tej inwazji zagrożeń, prześladowań, zarówno tych miękkich, tych ideologicznych, ale one prowadzą, tak jak tutaj to zarówno pan, jak i ksiądz rektor pokazywali, one prowadzą do tych prześladowań krwawych. Niestety Europa jest dotknięta znamieniem totalnej uległości wobec zła. Brakuje nam cnoty męstwa, brakuje nam no właśnie cnoty męstwa i obrony wiary. Brakuje nam ludzi, którzy będą rzeczywiście fidei defensor. Proszę bardzo, tutaj pani była pierwsza. Barbara Mirowska. Chciałam na początku podziękować serdecznie za tak wspaniałą konferencję, za temat bardzo ważny. I zanim przejdę do pytania, chciałam tylko tak powiedzieć, że tak nasuwa mi się taka refleksja, że dopóki będzie przyzwolenie polityków i innych na tego typu działania, to będzie to się niestety nasilać. Musi być stanowcze potępienie, a niestety tak często nie jest. Dlatego, że już w ponad 255 krajach są te prześladowania, prawda? I tutaj pan, któryś z panów prelegentów mówił też na temat tego, że Europa Zachodnia w żaden sposób nie potępia tego, czy nie artykułuje tego w jakichś mediach, czy w prasie, czy w telewizji, a niestety no, wręcz bagatelizuje ten problem. No, mówi się o prześladowaniach Żydów w Niemczech najczęściej, czy właśnie atakuje się Kościół. Bardzo często oglądam telewizję niemiecką, czytam prasę. Bardzo często, bardzo długo mówi się w głównych wiadomościach o pedofilii w Kościele, o w prasie, bardzo artykułuje się bardzo mocno, a nie mówi się, że w innych jakichś stowarzyszeniach sportowych czy gdzie indziej też takie występują przypadki. I chciałam takie pytanie jeszcze zadać. Czy stowarzyszenie, papieskie stowarzyszenie Kościół w potrzebie macie tutaj, czy po prostu jest jakoś powiązane z tymi organizacjami Open Doors, czy jak współpraca się również tutaj odbywa?
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Open Doors to są dwie osobne organizacje. Oczywiście w terenie zdarza się nam wspólnie współpracować, to szczególnie mocno gdzieś widać na terenie Syrii czy w Iraku. Open Doors ma trochę inny zakres, bo jesteśmy międzywyznaniowi. Czyli generalnie u nas jest całe spektrum chrześcijaństwa i na dobrą sprawę istnieją cztery duże organizacje pomocowe dla chrześcijan. I zasada jest taka, jak ktoś realizuje jeden projekt, no to wiadomo, że potrzeby są tak wielkie, że wtedy idzie się gdzie indziej. Ja bym sobie życzył, żeby jeszcze z 10 takich dużych organizacji powstało, to byśmy wtedy nawzajem swoje braki uzupełniali. Brawo, brawo, tak. Dziękujemy. Tu widzę, że jeszcze głos, tak? Ja tylko dodam, rzeczywiście zależy nam na tym i myślę, że ta konferencja, nie pierwsza zresztą, na której jesteśmy razem z panem Maciejem, pokazuje, że zmierzamy do pewnej synergizacji działań, bo zawsze działamy w troszkę różnych obszarach, ale się uzupełniamy wzajemnie, tak samo tutaj z Defensor Fidei, prawda? My chcemy jakby te płaszczyzny uzupełniać, wymieniać się informacjami, żeby to było działanie jak najbardziej no, efektywne, tak powiem. Natomiast a propos tego świadectwa jeszcze, jeśli pan pozwoli, jak najbardziej tak, myślę, że świadectwo zarówno świeckich, jak i świadectwo księży, zdecydowanie wszystkich osób duchownych. Powiem tylko taki przypadek, ja czasami z tej pierwszej linii frontu, że tak powiem, różne historie. Jak to działa czasami w rodzinach. Jest największy problem dzisiaj właśnie taki, że ten przekaz wiary w rodzinach, tu jest pewne załamanie. Opowiadał mi ostatnio kolega ksiądz, przygotowanie do młodzieży do bierzmowania i pewna formuła, która no, jest nowa w naszej diecezji, ale taka dość gruntownie przygotowana. No i wstaje pewna mama, która przyszła na spotkanie ze swoją córką i pełna agresji, złości, protestu mówi o to tak. Ja wiem, co wy chcecie zrobić z mojej córki, katoliczkę. I w jej przekonaniu to była największa obelga, którą mogła użyć, kiedy przyprowadziła swoją córkę. Jest ogromny problem tego niezrozumienia, prawda? I myślę, że tu musimy też, no właśnie, nasze świadectwo, takie postawy również musi w jakiś sposób, nie wiem, no, zmieniać, odtwarzać rzeczywiście taką wiarę w domach, bo to jest podstawa dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, bo jeszcze pani tutaj się wcześniej zgłaszała. Ewa Jackowska, dziękuję, że mogłam tutaj być i wysłuchać. Proszę Państwa, ja tak z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam tego, co mówił pan wicestarosta, pan starosta, nie starosta, przepraszam, wojewoda. I proszę Państwa, jeżeli będziemy mieli piękne ustawy, jeżeli one nawet przy tych awanturach przejdą w Sejmie, to co z tego? Nasi obywatele będą po prostu jechać do Brukseli i tam składać zażalenie. Przypadek pani Robaczewskiej, która została uniewinniona, a Skarb Państwa musiał jej wypłacić chyba 10 tysięcy euro, nie wiem ile, ale w każdym razie tyle, dowodzi tego, że nasze ustawy, nasze postanowienia prawne mają się nijak do tego, co sobie europejskie trybunały wymyślą. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, proszę Państwa, ja pamiętam przypadek Nergala. I o ile mi wiadomo, do tej pory za jego awanturnicze, bluźniercze zachowania nie otrzymał żadnej kary, ale przecież miał opiekuna. Ja pominę nazwisko, bo po prostu nieważne jest, ale to było nazwisko kapłana, który pełnił bardzo wysokie funkcje. I chciałam właśnie zapytać, czy z punktu widzenia władzy kościelnej, bo te prawne różne jakieś kary, one po prostu no, nie będą respektowane. Natomiast czy w ogóle istnieje coś takiego jak kara, która jest karą wymierzoną przez Kościół. Gdzieś dawno temu były anatemy, były klątwy, prawda? No jakieś tam były różne takie, nie wiem, no nie jestem na tyle biegła, żeby tutaj się rozwodzić, ale wydaje mi się, że tutaj taka świadomość jednak takiej kary kościelnej, nie wiem jaka ona by miała być,
na tych, którzy tak się zachowują, jakoś by zadziałała. Także może to jest bardzo naiwne, ale proszę Państwa, ja jestem psychologiem klinicznym i wyniki badań wyraźnie mówią, że osoby, z którymi rozmawiamy i mówimy, że mają się poprawić, to one się nie poprawiają. A jeżeli zastosowane są jednak jakieś środki karne, to okazuje się, że wtedy współczynnik powtarzania pewnych zachowań przestępczych bardzo się zmniejsza. No więc wykorzystujmy też prawa psychologii. Dziękuję bardzo. Najgorsze jest to, proszę Państwa, że niektóre zespoły, nazwijmy to ogólnie metalowe, same się nazywają Anatema na przykład. Także może lepiej ekskomunika tutaj by pasowała. Natomiast proszę bardzo tutaj o odpowiedź panów. Może... Trudno mi wchodzić w rolę, nie wiem, konferencji Episkopatu Polski i poszczególnych biskupów. No są takie narzędzia i one były stosowane. Tygodnik Powszechny i dawny redaktor naczelny dostał karę, znaczy karę, no przez jakiś czas nie mógł się wypowiadać do mediów, zastosował się w jakiś sposób tej kary. Myślę, że to jest rozwiązanie, ale ja zawsze uważam, wiecie Państwo, to co już tutaj podkreślałem i to co Pan Maciej powiedział, obok tych wszystkich przepisów, które musimy stanowić, musimy je obiektywizować, musimy jakby działać też na tym, w tym porządku prawnym, to sam porządek prawny nam wszystkiego nie załatwi. On jest zawsze, jakby nie nadąży za życiem. Więc pierwsza podstawowa rzecz, uczmy wszystkich szacunku, przyzwoitości, szacunku dla siebie nawzajem. Wiecie, wspomniany dzisiaj John Locke napisał piękny list o tolerancji. A nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że wyłączył z tej tolerancji dwie grupy. Wyłączył ateistów, bo to nie wiadomo, w co on wierzy, jaki może być niebezpieczny, i wyłączył katolików jako tych, którzy są przedstawicielami obcego mocarstwa, obcego państwa i mogliby coś tam. Więc wiecie, możemy rzeczywiście pisać piękne listy o tolerancji, ale potrzeba nam najzwyczajniej w świecie, uczmy się kultury dialogu, rozmowy, szacunku dla siebie. To jest podstawowa edukacja, do której musimy po prostu wrócić. No, wiem, że brzmi to bardzo górnolotnie, ale bez tego my wszystkie inne działania będą mogły iść w parze z tym, ale nam tego nie załatwią. Na razie się wstrzymuję. Proszę bardzo, tutaj pan był pierwszy, także ja tutaj najpierw oddaję głos. Nazywam się Aleksander Chylak. Ja mam takie przede wszystkim pytanie, bo to jest odnośnie tego prześladowania tego wewnątrz wiary, bo ja rozumiem, że świeccy się między sobą biją, ale mi na przykład to się może wydać trochę wredne, że to może trochę kontrowersyjne, może taka szpila wbita w jakieś środowisko, ale na przykład nie rozumiem, dlaczego na przykład biskupi, mieliśmy takie przypadki w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też się zdarzają, dlaczego biskupi karają prawowiernych księży, a dają na przykład prawo głosu, nie wiem, na przykład takim heretykom, jak na przykład bodajże, pożal się Boże, ojciec James Martin, który jawnie, nie wiem, promuje zachowanie LGBT, zachowania jakieś w ogóle karygodne z punktu widzenia chrześcijanina. I też na przykład, dlaczego kiedy na przykład ksiądz katolicki w USA, to był taki przypadek, że to były wybory bodajże, kiedy głosowano między Trumpem a Bidenem, kiedy ksiądz katolicki powiedział, że nie możesz być katolikiem, a jednocześnie być demokratą, to była na niego taka fala hejtu ze strony powiedzmy hierarchów, na przykład też na przykład ostatnio przypadek McCarricka, więc dlaczego na przykład prawowierni księża mają być prześladowani, a tacy księża, którzy powiedzmy no jawnie są heretykami, mają po prostu prawo głosu, nic im się nie dzieje. No to jest takie moje pytanie. To już pan profesor na pewno. To znaczy, proszę Państwa, ten gest, który wykonałem poprzednio właśnie takiego machnięcia mikrofonem, on wyrażał pewne zawahanie przed odpowiedzią na Pani pytanie, bo chciałem odpowiedzieć na to pytanie bardzo krótko, bo jest zamęt w Kościele i dlatego nie ma dyscypliny kościelnej. No niestety tak to trzeba najkrócej powiedzieć i tutaj Pańskie słowa są do tego po prostu komentarzem. Ale tego wątku nie chciałbym już w tym momencie rozwijać, bo to jest temat na osobną
na osobną sprawę, na osobną dyskusję. Tylko proszę Państwa, ja wracam, może jeżeli jednak mimo wszystko, przepraszam, trzy zdania komentarza. Wracam z wczorajszego spotkania w Warszawie zorganizowanego przez Centrum Życia i Rodziny w obronie obrońcy. Strona brońmy.jp2.pl. Proszę Państwa, no dlaczego nam się zabiera Jana Pawła? Dlaczego dokonuje się tego ojcobójstwa? No właśnie dlatego, żeby pozbawić nas jasnych i wyrazistych punktów odniesienia, żebyśmy stracili obiektywne kryteria nauczania Kościoła. I to jest, przecież tu nie chodzi o obrazę osoby papieża, tylko o zabranie nam jego wiarygodności i przekonania, że to, co on głosił, jest niezmiennie pewne, jasne i autentyczne, że to jest przekaz nauki Kościoła. No nie można spodziewać się w sytuacji, w której, no mówiąc już wprost, literalnie, arcybiskup przewodniczący Papieskiej Akademii Życia finansuje i sponsoruje murale w swojej katedrze, w której Chrystus wciąga siatkami grzeszników do nieba, czy no w każdym bądź razie gdzieś w górę, a wśród tych grzeszników są osoby, no powiedzmy według znawców symboliki, realizujące wyraźne akty homoseksualne, wśród których to osób arcybiskup umieszcza też swój wizerunek, no to nie spodziewajmy się w tej sytuacji, że będą wyraziste sankcje, wyraziste kary kościelne w sytuacji, w której właśnie no, pojawia się powiedzmy pan Nergal, czy ta pani, która szuka rolnika, czy co ona teraz robi, nie wiem, nie pamiętam nazwiska, bo wiem, że rolnik szuka żony, a ona chyba szuka rolnika, chyba w telewizji. No w każdym bądź razie nieistotne właśnie już nazwiska, ale nie dziwmy się właśnie, że brakuje też ze strony współczesnego Kościoła jednoznacznego nawet nazwania od strony moralnej tych zjawisk, bo niestety mamy pewien zamęt. Przepraszam za to stwierdzenie. Tak. Tutaj proszę, bo jeszcze są inne osoby, tak? Pamiętam, co powiedziałeś trzy razy. Więc Andrzej Karut, emerytowany wprawdzie, ale wieloletni katecheta, teolog i harcerz. Dostanął wojennego fizyki i matematyki. I zacznę od tego, co było źródłem mojego powrotu do wiary po kilkunastu latach, nieważne z jakiego powodu od niej odeszłem. A powód był bardzo istotny. A może nawet powiem, usłyszałem na katechezie, że każdy nieochrzczony w kościele pójdzie do piekła. Byłem wtedy po wierzmowaniu. Zapytałem o Żydów, bo moja mamusia ich ukrywała we Lwowie. Zapytałem o Indian, bo się Karolem Majem interesowałem. Wszyscy do piekła. I powiedziałem, że taki Pan Bóg mnie interesuje, bo oczywiście ksiądz wyciągnął Pismo Święte i tam zacytował coś tam. Co jest oczywiście bzdurą, nigdy to nie było prawdą. Do czego zmierzam? Nawróciłem się dzięki nauce. I uważam, że to, co jest błędem dzisiaj, na czym żerują ci wszyscy, o których mówimy, to jest to, że często Kościół jakby w tym, co mówi, czytując Pismo Święte, nie posługuje się pojęciem symboliki, jest sprzeczne z nauką. A to, co i tutaj propaguje i proponuje, jak jest możliwe, ostatnio, wydaje mi się, to była piękna praca okręgu ZHR-u naszego zachodniopomorskiego, praca synodalna, która zaczęła się w ten sposób. Jeżeli Bóg stworzył świat, a nauka ten świat opisuje, to tam nie może być sprzeczności. Póki nauka jest uczciwa i ci, którzy uprawiają, przepraszam, teologię, to jest też nauką, są uczciwi, nie może być sprzeczne. No dam jeden przykład takiej totalnej sprzeczności. I już kończę. Totalnej sprzeczności, że grzech pierworodny to było jabłko zerwane. No i mój uczeń z liceum, tu świadectwo, a liceum, które miało fantastyczne wyniki, tam 15 lat pracowałem, między 1990 a 2005 rokiem, pielgrzymki, wszystko. Przyszedł i pytał, czy to Pan Bóg może być miłością, czy to jest prawda? Mówię, prawda. No to dlaczego mści się dla całej ludzkości, że jedno jabłko? I powiedzie, no bo to jest wszystko chore, to jest nieprawda. I pytanie jest takie, dlaczego nie wspomniał, został tutaj istota najgorsza, która jest źródłem tego, co się dzieje, czyli szatan. Jego obietnica, dana Adamowi i Ewie, to jest Pismo Święte.
nie umrzecie, jak Pan Bóg powiedział, kiedy zerwiecie drzewo, owoc drzewa poznania dobra i zła, na wolno go dotykać. Teraz ja mówię o ewidentnym grzechu, na czym on polegał. Nie umrzecie, ale otworzą się wam oczy. I tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. I dzisiaj to, co się dzieje, to jest ewidentna realizacja chyba jak nigdy. Bóg stworzył tego, co mówił szatan. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, a my mamy 252 płci, tak? Jak ktoś chce mężczyznę i niewiastę, no to już jest powód nietolerancyjny, trzeba go... Bóg powiedział mężczyznę i niewiastę... Tak, tak. Kiedy będziemy mówić o tym, że to, co się dzisiaj dzieje, to jest czysto szatańskie, nie ma nic wspólnego z nauką, bo nauka nie promuje wynaturzeń. To, co ksiądz powiedział przed chwilą, a przecież już na poziomie roślin czy zwierząt mamy jedną i drugą płeć, a nie ma żadnych innych, więc wszystko to jest wynaturzeniem. Kiedy zaczniemy się posługiwać nauką w tym, co mówimy? A i ostatnia sprawa i ostatnie pytanie. Ostatnio słyszałem, że pani jakaś tam mówi, nie zgodzi się na referendum w sprawie aborcji. I to już jest ostatnia sprawa. Czy Kościół nie mógłby się zgodzić, żeby zadać takie trzy pytania Polakom? Po pierwsze, czy jesteś za przywróceniem kary śmierci? Po drugie, czy jesteś za tym, żeby kara śmierci dotyczyła morderców, i to wielokrotnych? I po trzecie, czy jesteś za tym, żeby kara śmierci, czyli aborcja, dotyczyła niewinnych dzieci poczętych w łonach matek, bo zgodnie z nauką wiadomo, że to dziecko ma kod genetyczny niż matki? Na tym kończę. Dziękuję. Ktoś z panów chciałby odpowiedzieć na to pytanie, skomentować? Są od, już święty Tomasz z Akwinu jasno i wyraźnie mówił, że są dwie księgi, w którym Pan Bóg się przedstawia. To jest Księga Stworzonego Świata i Księga Objawienia. I jeśli człowiek posługuje się rozumem, to jedna księga z drugą nie może być sprzeczna, bo to wszystko jest dziełem Pana Boga. Sprawa jest dość oczywista. Tam było jeszcze pytanie, tam jest tak. Tak, ja już tutaj daję głos. Jadwiga Biskupska. Ja chciałam zapytać, jak ja mam postępować jako parafianka w kościele, skoro widzę tak wiele sprzeczności, począwszy od papieża, duchowieństwa, parafian i innych. Identyfikacja wroga, to, przepraszam, przeciwnika. Skąd ja mam jako parafianka, skoro w parafii na przykład nie ma empatii, nie ma, przepraszam, brakuje mnie empatii w parafii, brakuje mnie grup współpracujących ze sobą. Tak oglądam emerytów, jak są zorganizowani. Pełno klubów seniorów. Pieniędzy masa. A co my mamy w kościele? Idziemy do chłodnego kościoła. Ciemno na dworze, zimno na dworze. Choroby są, my jednak idziemy. I w kościele szukamy świętości. A tej świętości tak trudno dojrzeć. Widzę młodzież przystępującą do bierzmowania. Przychodzi, wyspowiada się, karteczki otrzymuje przed mszą świętą, kapłan, który ich spowiadał, i natychmiast biegiem, nawet idąc za Chrystii przed ołtarzem, nie na skłonu Panu Jezusowi, tylko biegną, żeby szybko wyjść z kościoła. I my chcemy obrony krzyży, tak jak to kiedyś było? A więc jesteśmy naiwni, tak szczerze mówiąc, naiwni i głupi. Brak nam jest informacji, brak zaangażowania. Przepraszam za to moją emocję. Dziękuję.
Dziękujemy. Te pytania tylko pokazują, że powinniśmy zrobić jeszcze dodatkową konferencję, może też na temat kondycji Kościoła katolickiego w Polsce, jak najbardziej, z krótkimi pytaniami, prawda? Poproszę ewentualny komentarz, tak? Spotkaliśmy się na konferencji dotyczącej prześladowań chrześcijan, chrystianofobii. I tutaj w trakcie naszej dyskusji wyłonił się ten temat podjęty przez jednego z panów i teraz kontynuowany przez panią, dotyczący tego, że odpowiedzią na prześladowania jest nasza mocna wiara, jest nasze świadectwo życia. I w tym zakresie sądzę, że tak należy rozpatrywać ten głos. Oczywiście potrzebujemy żywego Kościoła, potrzebujemy odnowy Kościoła. To nie jest myśl nowa, bo Kościół znany jest z tego, że jest wiecznie reformujący się, że wciąż się odnawia i próbuje dokonywać tej odnowy jako święty Kościół grzesznych ludzi. I myślę, że po prostu pani słowa możemy odczytać jako no wielkie wezwanie, pełne emocji, ale takiej bardzo pozytywnej emocji do tego, żebyśmy byli w tym Kościele nie tylko biernymi jego uczestnikami, ale żyli po prostu naszą żywą wiarą. Proszę bardzo. Moje nazwisko Ciepliński. Ja przepraszam za swoją wypowiedź, być może ktoś będzie oburzony. To właściwie nie jest pytanie, tylko chciałem zderzyć moje dwa skojarzenia. Pierwsze skojarzenie jest takie, z tych danych też wynika, że liczba ataków na chrześcijan jest coraz większa. I chciałem zapytać, czy to jest tylko przypadek, że te ataki i wzrastająca tendencja przypada na pontyfikat Ojca Świętego. Niektórzy mówią ulubieńca lewicy. No a drugie skojarzenie jako człowieka, który czytał Apokalipsę według świętego Jana. Czy my w tej chwili nie mamy do czynienia ze znakami opisanymi w tej Apokalipsie? Dziękuję. Myślę, że to byłoby zbyt dużym uproszczeniem, gdybyśmy zestawili pontyfikat obecny z tymi prześladowaniami i powiedzieli, że to jest tutaj relacja przyczynowo-skutkowa i jakaś koincydencja. Na pewno nie. To jest szerszy problem. A druga rzecz, czy mamy do czynienia ze znakami? Zawsze były znaki w Kościele i zawsze trzeba je po prostu odczytywać. I myślę, że dzisiaj dla nas jest to takim znakiem, to co padło przed chwilą, mocno wzywającym do tego, żebyśmy naprawdę byli przekonani o tym, w co wierzymy, komu wierzymy i żebyśmy nie pozwolili na prostą rzecz, którą dzisiaj próbuje się nam zrobić, to znaczy sprywatyzowania religii. Tak? Sprywatyzowania religii w tym sensie, że możemy sobie podzielić narrację żywota każdego człowieka na pewne nieprzystające do siebie rzeczywistości i kim innym mam być w Kościele, a kim innym mam być, innymi wartościami mam się kierować w życiu społecznym, w życiu rodzinnym i tak dalej. No to jest, tak się nie da żyć po prostu. Tak? To taka prywatyzacja religii, którą się próbuje nam zapromować czy wprowadzić nas w takie myślenie, to no jest absolutnie niemożliwa do zrealizowania najzwyczajniej w świecie. Ja sobie pozwolę na pytanie do pana Macieja Maliszaka. A propos też jakby tej prezentacji, wskazane zostały tam kolory. Jaka jest różnica między Europą Zachodnią, tam nie było kolorów generalnie, a tymi kolorami, o których pan mówił, tam tym, który taki ostatni, nazwijmy to soft, bo też takie zostało tutaj użyte słowo, był żółty, taki powiedzmy najbardziej... Żółty nie jest soft. Żółty nie jest soft, ale w sensie tej gradacji, czerwony, pomarańczowy, żółty. Bardziej mi chodzi o to, na jakim etapie jest Europa Zachodnia w prześladowaniu chrześcijan w pana ujęciu, który pan prezentował, w stosunku do tych 50 państw i tego, co zaznaczono na prezentacji. Zawsze musimy pamiętać, że kiedy opisujemy rzeczywistość społeczną, to ona jest dynamiczna. I opis jednego roku będzie się różnił od opisu z następnych lat.
I jeśli chodzi o Europę, to na naszym indeksie zobaczą Państwo tylko jedno państwo, które częściowo jest w Europie, to jest Turcja. I wiadomo, że tam prześladowania wynikają z pewnego radykalizmu islamskiego, który stosunkowo wzrasta i wiąże się też z taką islamizacją tego kraju. A mogę powiedzieć, że na naszej 70 nie ma żadnego kraju Europy Zachodniej. My, biorąc pod uwagę prześladowania i naszą listę, bierzemy pod uwagę akty, czy tak powiem brutalnie, twardej przemocy, zarówno w sferze prywatnej, społecznej czy państwowej. Bierzemy pod uwagę system polityczny, czyli też system prawny, ale monitorujemy sytuację na całym świecie i mogę powiedzieć, że z tego, co niedawno słyszałem od moich kolegów, Polska jest u nas na drugim miejscu pod względem wolności religijnej. Pierwsza jest Portugalia. Czyli tu jesteśmy bardzo wysoko. Istnieje oczywiście ryzyko. Znam taki jeden przypadek kopta, który musiał uciekać przed prześladowaniami w Egipcie. Trafił do Holandii i został zwolniony z pracy. Był motorniczym tramwaju, bo nosił krzyżyk. Mówimy o różnym natężeniu. Dyskryminacja a prześladowania to są jednak dwa różne terminy. Ale jeżeli chcemy mieć wolność, to musimy o tą wolność dbać w każdym zakresie. I pierwszą rzeczą, która jest istotna do zrozumienia wolności, jest informowanie o tym, co dzieje się dzisiaj na świecie, jak chrześcijanie są zagrożeni i stanie w ich obronie. Bo jest pytanie, dlaczego Europa chociażby nie interweniuje dzisiaj w Indiach, gdzie Indie są na czerwono i tam mamy jeden z największych odsetek gwałtów na chrześcijankach i też fizycznych aktów przemocy. Wiecie Państwo, jak ja otrzymuję informacje od naszych współpracowników, że na przykład została zgwałcona 70-paroletnia zakonnica. To nie jest gwałt jako akt czysto seksualny. Ten gwałt ma znaczenie symboliczne również. Ono ma pokazać, że już dla nas nic nie chroni chrześcijan. Ani wiek, ani powaga danej osoby, ani jej stan. Bo jeszcze w Indiach 20-30 lat temu traktowano inaczej osoby duchowne, przypisując im pewien stopień świętości. A dzisiaj Indie są krajem, który w dużej mierze robi duże interesy z Europą Zachodnią. O Chinach nawet nie wspomnę, ale podobnie jest z krajami Zatoki Perskiej, podobnie jest z Katarem, który też jest wysoko na naszej liście. I o ile, dajmy na to, w przypadku Kataru mówi się, że polityka i sport nie idą w parze, to w przypadku Rosji polityka i sport już idą w parze. Przerwę panu, ale ja o to chciałem też zapytać. I zaraz też jeszcze pan profesor, ale Open Doors taki post również wrzucił na Facebooku dotyczącym Kataru. My oczywiście się bardzo ekscytujemy tym, co tam się dzieje. Nie wszyscy, okej, ale generalnie się ekscytujemy, czy kibice, ale właśnie tam są prześladowania chrześcijan. I są radykalne. Jeżeli chodzi o rdzennych mieszkańców Kataru, to oni absolutnie nie mogą konwertować na chrześcijaństwo. I mówimy tu, absolutnie jest to niemożliwe. Zgodnie z prawem tracisz wszystkie przywileje, grozi ci na dobrą sprawę śmierć. I chrześcijanami w większości są robotnicy, którzy przyjechali z Azji czy z innych krajów Europy Zachodniej i znów nie mogą oni praktykować swojej wiary. Pozbawieni są wszystkich praw związanych z bezpieczeństwem, z pracą, z praw socjalnych. Wiecie Państwo, praca po 16-18 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu to jest standard, nie? Na dobrą sprawę dzisiaj nikt nie wie, ilu robotników zginęło przy budowie tych stadionów pięknych, które oglądamy. Szacunki są bardzo różne.
gdzieś czytam, że 6 tysięcy, gdzieś czytam, że 16 tysięcy. Nasi miejscowi współpracownicy mówią, że na pewno te liczby są o wiele większe. I my jako Europejczycy mamy taką dwoistość widzenia. Naprawdę jesteśmy rasistami. Liczy się Europa, liczy się świat zachodni, ale na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o obronę praw Afrykanów, Azjatów, Arabów, Chińczyków, Wietnamczyków, to Europy to mało obchodzi. Podobnie jest ze Stanami Zjednoczonymi. Bo kiedy myślimy znów o obronie praw chrześcijan, to myślimy o białych, dobrze wykształconych ludziach. Ja byłem w 8 krajach na 3 kontynentach, miałem okazję misyjnie poznać prześladowany Kościół i w sumie żadnego białego tam nie spotkałem. I jest też piękna ich reakcja na prześladowania. Tutaj Pan mówił, jak ważna jest reakcja Kościoła. Jak byłem w Republice Środkowoafrykańskiej, tam od 2012 roku trwa wojna domowa i chrześcijanie są na celowniku. I byłem w jednym z kościołów baptystycznych i wiecie, zobaczyłem, że koło tego kościoła stoją tacy mężczyźni w takich mundurkach jakby harcerskich, nie? I się zapytałem tam liderów tego kościoła, po co oni są. Oni są po to, żeby czuwać, jak byłby atak bombowy, żeby zatrzymać, żeby kongregacja, żeby ta wspólnota nie zginęła. Bo ataki bombowe są standardem. I inaczej jesteś na takim nabożeństwie, jeżeli ktoś ci mówi, fajnie, że jesteś. Bo w zeszłej niedzieli tutaj podrżnięto gardło 12 ludziom. I w tym wszystkim też jest ważna odpowiedź Kościoła. Poznałem takiego księdza w Republice Środkowoafrykańskiej, ksiądz Morris. I gdy trwały wokół Baoro, jego wioski, czystki wokół chrześcijan, protestantów, misja katolicka była tam w mniejszości, on otworzył misję, żeby ratować protestantów. I zapytałem go, Morris, dlaczego to zrobiłeś? Powiedział, wiesz, Chrystus by to zrobił, nie? Później było tak, że sytuacja się odwróciła, no i niestety chrześcijanie też popełniają przestępstwa. Też nie są wolni od nienawiści. I zaczęto prześladować muzułmanów. To znów Morris znów otworzył misję katolicką dla muzułmanów. I znów z takim samym przeświadczeniem to by zrobił Chrystus. I dla mnie prześladowania chrześcijan z jednej strony są wyzwaniem, żeby im odpowiedzieć, z drugiej strony są wyzwaniem do właściwej, dobrej tolerancji wobec innych. Zresztą to nawet jak mówiliście Państwo o tych dokumentach, to mówiliście, że to też jest istotne. A jeżeli będziemy bierni, to kto wie, może wcześniej czy później na tej liście, może w jakimś żółtym kolorze, może jakimś różowym, pojawi się któryś z europejskich krajów. Tego nie wiemy, ale wiemy jedno. Jeżeli nie będziemy walczyć o prawa człowieka, to na pewno je stracimy. Profesor? Ja właściwie, ja pominę moje refleksje na temat Kataru, chociaż właśnie tutaj bardzo poważnie traktuję pańskie uwagi na temat tego kontekstu, który jest związany i którego no nie sposób pominąć i ignorować. Dlatego uważam, że Polska rozegrała swój najlepszy mecz o honor, tym razem przed mistrzostwami, odmawiając gry z Rosją i nie uważam, że byłoby czymś złym, gdyby odmówiła udziału w tych mistrzostwach, chociaż wiem, że to byłoby bólem dla wielu serc kibicowskich, ale takie po prostu mam swoje zdanie. Natomiast ja mam do Pana pytanie właściwie, chciałem się zapytać, ponieważ przeczytałem, że ten European Center for Law and Justice opracował w lipcu tego roku taki raport o prześladowaniach chrześcijan, byłych muzułmanów, nawróconych na chrześcijaństwo właśnie na terenie Francji i Europy. Czy panu coś wiadomo? Bo ja tylko znam to powiedzmy z tytułu. Nie zdążyłem się jeszcze z tym raportem zapoznać. Problem w ogóle jest bardzo duży. Dotyczy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Ja tu odniosę się do naszego raportu. Kiedy była duża fala uchodźców w Niemczech, Państwo to pamiętacie, kiedy pani Angela Merkel otworzyła granicę, do naszego biura zaczęły spływać niemieckiego, biuro polskie jest częścią niemieckiego biura, zaczęły spływać informacje, że chrześcijańscy uchodźcy są prześladowani w niemieckich obozach dla uchodźców. Bo
Wszyscy opiekunowie, wszyscy tłumacze to byli muzułmanie. My proponowaliśmy, żeby zachować pewien parytet, żeby nie było takiej sytuacji, że w obozie dla uchodźców jest 5% chrześcijan, 95% muzułmanów i 100% muzułmanów wśród obsługi tego ośrodka. Apelowaliśmy, żeby było 50 na 50. I zrobiliśmy raport, gdzie przeprowadziliśmy badania z ludźmi, którzy byli w tych obozach dla uchodźców i dochodziło do gwałtów, pobić. Uchodźcy mieli ograniczone możliwości do wyrażania swojej wiary. Ten raport opublikowaliśmy. No niestety główne kościoły w Niemczech, w tym i kościół ewangelicki, jak i katolicki, się odcięli od naszych badań. Powiem szczerze, nawet nie chcieliśmy tego ruszać, bo wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja, ale niereagowanie na zło jest złem. Podobnie się dzieje niestety w Wielkiej Brytanii. Są całe dzielnice zdominowane przez radykalny islam. Ja będę zawsze rozróżniał radykalny islam od islamu. I może dla części państwa to jest dziwne, ale poznałem trochę muzułmanów i powiem, że znaczna część po prostu chce żyć normalnie. Nie? Ale są dzielnice zdominowane, gdzie dochodzi do mordów honorowych, gdzie faktycznie nie ma możliwości działalności misyjnej. Niedawno podobnie zresztą w Belgii, Francji, warto z tymi raportami się zapoznawać, bo żeby też tworzyć dobrą politykę asymilacyjną. Zadam też takie pytanie. Wiecie państwo, w jakim kraju jedynie udała się dobra asymilacja dużej mniejszości muzułmańskiej? To była pierwsza Rzeczpospolita, gdzie ludziom dano prawa i później muzułmanie w okresie międzywojennym organizowali polską dyplomację i później byliśmy świetnie dogadani z krajami arabskimi, bo dano pewne przywileje, ale też nauczono wzajemnej tolerancji. I to jest rzecz istotna. Nie? Dziękuję bardzo. Tak, ale w Niemczech Żydzi się jeszcze lepiej zasymilowali ze społeczeństwem. Dobrze, proszę państwa, myślę, że nasz czas też minął już naszej konferencji. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie naszych prelegentów. Ja tylko przypomnę, że naszymi gośćmi był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Jeszcze proszę o chwilę uwagi, tak jeszcze będzie jedno ogłoszenie. Także proszę o chwilę uwagi. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, bardzo serdecznie dziękujemy. Naszym gościem był także pan Maciej Maliszak, Open Doors Polska. Myślę, że warto podziękować za ten obraz tego, jak wyglądają prześladowania chrześcijan na świecie, a także ksiądz doktor Tomasz Huzarek, Laboratorium Wolności Religijnej, za dane, które do nas tutaj spłynęły, można powiedzieć, czy zostały przedstawione. Temat oczywiście jest bardzo otwarty, można powiedzieć. Myślę, że jeszcze można byłoby długo dyskutować, także rozpatrując poszczególne kraje, czy to pod względem prawnym, jak to jest usankcjonowane, jak wyglądają te prześladowania. Aczkolwiek no, warto tutaj z każdej tej wypowiedzi wyciągnąć pewien wniosek o jakimś takim wzajemnym szacunku, ale też właśnie to tutaj było bardzo fajnie powiedziane, myślę o tym, że powinniśmy być poinformowani. Jeżeli do nas nie spływają takie informacje, to szukajmy tych informacji o tych prześladowaniach, bo później przychodzi do dyskursu z osobami, które mówią, no ale przecież wy w jaki sposób jesteście prześladowani? Wy jako Kościół katolicki czy protestancki, no chrześcijanie, w jaki sposób wy jesteście prześladowani? Macie tyle kościołów, majątków i tak dalej, ale to nie jest wszystko. Tylko na świecie się dzieje wiele zła.
Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Ta rozmowa, ta cała konferencja została także nagrana, będzie na naszym kanale YouTube Fidei Defensor, więc można jeszcze odsłuchać. Zachęcamy do zaglądania również na strony internetowe, zarówno tutaj naszego ośrodka monitorowania chrystianofobii Fidei Defensor, ale także na Laboratorium Wolności Religijnej czy Open Doors Polska. Księdza profesora bardzo często widzimy w mediach katolickich, więc tu już nawet nie trzeba reklamować, ale zachęcam, teraz jeszcze mamy kilka minut na to, żeby ewentualnie porozmawiać jeszcze na osobności, czy jeszcze dodatkowo coś zapytać. Natomiast na koniec jeszcze ostatnie ogłoszenie i bardzo dziękujemy, że Państwo do nas przybyli. Szanowni Państwo, nie chcąc zabierać za dużo czasu, jeszcze raz naszym gościom serdecznie dziękujemy. Państwu za przybycie i za tak wielowątkowe rozmowy. Widać, że takie konferencje są potrzebne, żebyśmy widzieli wielopłaszczyznowość, wielowątkowość. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żeby się tutaj wpisać do nas na listę mailingową, kontaktową, żebyśmy mogli z Państwem utrzymać kontakt i poinformować o kolejnych naszych konferencjach na ten temat, ponieważ widać, że musimy zgłębiać tą wiedzę, informacje, ponieważ rzeczywiście w tych krajach, ja też staram się nie używać słowa prześladowani z szacunku do osób, o których tutaj wspomnieliśmy, którzy płacą życiem i krwią. Dlatego staramy się używać tego słowa chrystianofobia, bo ona narasta i to jest niezwykle ważne. Jeszcze raz gorąco zachęcam do wpisywania się na nasze listy mailingowe i chciałbym, korzystając tutaj z sytuacji, z możliwości spotkania się, również poinformować, ponieważ też promujemy wątki patriotyczne, zachęcić Państwa do wspierania inicjatywy naszego radnego miejskiego Dariusza Mateckiego, który wystąpił z propozycją w szczecińskim budżecie obywatelskim do wsparcia inicjatywy Ojcowie Polskiej Niepodległości. Również Państwo możecie wziąć karty do głosowania. Tutaj przy wyjściu nasi pracownicy, koleżanki, koledzy Państwa poinformują. Gorąco zachęcam, ponieważ to jest taki moment, w którym możemy również mówić o naszych wartościach i zachęcać do promocji również patriotyzmu. Gorąco zachęcam i jeszcze raz Państwu dziękuję bardzo serdecznie.